Jesteśmy w 2017 roku. Od jesieni 2015 roku rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj w tej pierwszej części pojawiły się, ja nie wiem na ile też robiliście pewnego rodzaju teatr, a na ile te podziały faktycznie sięgają tak głęboko, no dość spore niesnaski mam wrażenie, których nie zaobserwowałem nawet wczoraj na panelach, na której byli przedstawiciele tej zdecydowanie bardziej prawicowej części naszej opinii publicznej. Chciałbym w takim razie spróbować porozmawiać po pierwsze o tym, co dzisiaj może jednoczyć różne środowiska lewicowe w sytuacji sporu z rządzącą partią, ale także w sytuacji sporu ze światem kapitału. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czarnym proteście, jeżeli zdążymy, jako o doświadczeniu jednak skupiającym i uwagę opinii społecznej i chyba także zbierającym czy angażującym sporą część społeczeństwa Polek i Polaków, którzy nawet w małych miasteczkach wyszli na ulicę. Proponuję zacząć od Małgosi, racz. Czyli pierwsze, tak? Co robić, tak? Co robić? No, według mnie, ja jestem dosyć taka praktyczna i uważam, że bardzo potrzebna jest pewna myśl teoretyczna, natomiast ją można też chłonąć w inny sposób. Uważam, że debaty, owszem, o tym, co robić, są potrzebne, natomiast nie mogą być nagminne i nie mogą zastępować innych działań. Może znowu tak w kontekście lokalnym, tak? Jestem z Wrocławia. W tamtym tygodniu ogłosiliśmy wspólny start Zielonych i Razem do Rady Miejskiej. Nie doszliśmy do tego wspólnego startu poprzez organizowanie debat i spotykanie się na piwie, ale poprzez szereg w ostatnich latach wspólnych akcji, manifestacji, ogólnych jakichś debat, działania na rzecz określonych grup społecznych. I dopiero to wspólne działanie doszlifowało nas. Pokazało, jakie tematy są powiedzmy bardziej zielone i gdzie mamy ekspertów. Za które tematy bardziej odpowiada Razem. Jaki podział pracy w szykowaniu wspólnych działań zastosować. A przede wszystkim pokazało, że możemy sobie ufać, tak? Że ta współpraca układa się dobrze i dopiero tak przetestowana, te wspólne działania zaczęliśmy no ładnych kilka miesięcy temu, jak nie pół roku, to nawet i więcej. One nam pokazały, że okej, jest potencjał, tak? My możemy współpracować, możemy wspólnie startować w wyborach. Co więcej, możemy tworzyć wspólny klub w przyszłej Radzie Miejskiej. Dlatego mimo kreowania pewnych idei, kreowania porozumień, ja uważam, że jednak to działanie praktyczne ma największy wymiar. Zarówno działanie wspólne, jak i działania osobne, tak? No Piotr tutaj niekwestionowanie na rzecz praw lokatorów działa. I to jest niezwykle potrzebne działanie. Razem specjalizuje się, można by tak było powiedzieć, w obronie pracowników. Zieloni z kolei rozwiązują wiele kwestii takich ekologicznych, choć oczywiście nie tylko. I to są właśnie te połączone siły. My musimy, każdy z nas osobno musi budować jakiś swój pewien kapitał, tak? I poszerzać zarówno osoby, które będą popierały program, jak i osoby, które będą no, chciały później do nas dołączyć. Natomiast też nie możemy unikać współpracy i wspólnego działania, bo to jest też pewien sygnał dalszy, że współpraca na lewicy jest możliwa. Z kolei czego nie powinniśmy robić? To, czego nie powinniśmy robić, a wydaje mi się, że lewica to niestety robi od kilku ładnych lat, lewica sama siebie ośmiesza poprzez obrażanie innych ugrupowań, poprzez no, taką krytykę, atakowanie swoich. Ostatnio był taki artykuł, bodajże chyba w Polityce, potem był gdzieś na Onecie przed ruch, no i było właśnie, że lewica dalej pokłócona, tak? I wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, SLD rośnie w siłę, my nikogo nie potrzebujemy, wygramy. Potem wypowiedź Razem, że oczywiście jest zdolność koalicyjna z określonymi środowiskami progresywnymi na lewicy, z wykluczeniem SLD.
Następnie wypowiedź Barbary Nowackiej, która jakby zrównała w pewien sposób SLD oraz Razem, mówiąc, że obie partie zamiast patrzeć w przyszłość sięgają do wzorców już nieaktualnych. Wydaje mi się, że nawet jeśli te wizje, nasze działania albo pewien nacisk na określone kwestie, tak jak Zieloni widzą przede wszystkim kwestie globalne jako pewne zagrożenie, które musi zostać zaadresowane i to przełoży się na typowo lewicowe postulaty na poziomie globalnym, europejskim, narodowym, a także miejskim. Tak samo inne ugrupowania muszą działać w swoich dziedzinach i nie krytykować działań innych. I tylko wtedy, budując pewną taką siłę, jakby odpuszczając tę debatę i tę narrację wzajemnego atakowania się, tak naprawdę odczarujemy tę lewicę. Mam wrażenie, że my żyjemy w takiej pewnej bańce, tak? Ta filter bubble, to się też w mediach społecznościowych nazywa, że docieramy sami do siebie i sami siebie utwierdzamy w przekonaniach, które i tak mamy, nie? Tak jak rozmawiamy tutaj, to co powiedziała Ania Krocka, no ten zestaw postulatów, który zaprezentowała, rzeczywiście ja bym się w pełni pod tym zestawem postulatów podpisała, zakładam, że Justyna podobnie. Więc skoro jest ten zestaw postulatów, to może każdy róbmy to, działajmy w tym zakresie, który z naszej perspektywy jest najbardziej osiągalny, natomiast nie krytykujmy gdzie indziej, bo no, to jest ta słabość lewicy. Czarny protest, czy to później? Myślę, że to, żebyśmy współpracowali na każdym poziomie, na poziomie samorządu, na poziomie działań organizacji pozarządowych, na poziomie jakichś struktur lokalnych, jest absolutnie kluczowe, dlatego żebyśmy w ogóle potrafili się porozumieć. Czyli podzielam tutaj zdanie Małgorzaty Tracz. Jak konkretnie współpracować? Konkretnie współpracować, choćby tak, jak współpracują Zieloni z Razem na terenie Wrocławia. Choćby tak, jak współpracują organizacje pozarządowe, które organizują wspólne działania na rzecz określonych spraw i środowisk. Tych organizacji jest wiele, a one identyfikują się, jak gdyby bardziej czy mniej wyraźnie to ogłaszając, po stronie właśnie wartości lewicowych i lewicowych postulatów. Niemniej jednak nie da się pokonać jak gdyby tego naporu zinstytucjonalizowanej prawicy, która w tej chwili rządzi w państwie, bez podejścia takiego ekumenicznego, bez podejścia takiego, w którym będziemy bardziej kłócić się i bardziej wspierać publicznie, niż właśnie znaleźć wspólne ścieżki działania, wspólne wartości i budować to, co wspólne, zamiast podkreślać to, co jest, jak gdyby, co nas różni. Dlatego potrzebny był mi do tego rozumowania, z którym tu przyjechałam po prostu, potrzebny był mi ten system wartości, który pokazałam na początku, żeby też jak gdyby przyrównać potem pewne działania, nie wiem, polskiej lewicy do tego systemu wartości. No co się okazuje, gdy spojrzymy na działalność SLD na przykład w ostatnim, no w czasie po 89 roku, dlatego mówię o SLD, że SLD było uważane, ogłaszane i samo się jak gdyby lewicą głosiło. Ja sama byłam członkinią SLD przez pewien okres czasu. Jednak nie wszystkie właśnie te ideowe założenia, te aksjomaty aksjologiczne SLD wypełniało, prawda? Nie sposób w tej chwili kontynuować lewicy, która odwołuje się tylko do tego hasła, do hasła SLD, ale też trzeba zaproponować nowy paradygmat funkcjonowania państwa. Nowy paradygmat funkcjonowania państwa, żeby to było możliwe, to trzeba, żeby również odbywały się takie spotkania jak te, różnego rodzaju konferencje, które czasem wydają się zwykłym biciem piany, dlatego że czasem sama odnoszę takie wrażenie, że spotykamy się w gronie przekonanych po to, żeby się wzajemnie przekonywać, ale bardzo często chodzi o to, żebyśmy znaleźli wspólny język porozumienia. I źle jest,
tak jak tutaj gdzieś takie odcienie w tej dyskusji mają miejsce, kiedy próbujemy raczej się różnić niż raczej znaleźć to, co wspólne. Bo te różnice są, będą, ludzie się różnią, ludzie są cechą człowieczeństwa, jest to, że mamy jednak różny punkt widzenia, różne poglądy i tak dalej. Tylko jeśli chcemy zrobić coś razem, to musimy działać wspólnie i to jest możliwe. Mówiłam w pierwszej części o konieczności budowy wspólnej wizji Polski działającej w oparciu o inny sposób myślenia niż prawicowy, o inny sposób myślenia niż ten, który do tej pory nazywany był lewicowym. Istnieje w moim przekonaniu coś takiego jak nowa lewica i wiecie na pewno Państwo, o czym mówię. Dziękuję. Ja się tylko obawiam, że każdy chce, żeby to się odbywało pod jego auspicjami, trochę no na właśnie, jego warunkach. Chodzi o te ambicje i bardzo często, Justyna, podkreślanie różnic drobnych czy mniejszych, bardziej czy mniej drobnych różnic, zamiast podkreślanie tego, co jest wspólne i ambicje liderów. No. Tak, z punktu widzenia razem, no to w tej debacie, tak jak tu siedzimy, Ruchu Sprawiedliwości Społecznej mamy koalicję w Trójmieście, z Zielonymi mamy koalicję we Wrocławiu, może nie z Komisją Młodych, ale no z bardzo wieloma związkami zawodowymi zrzeszonymi w OPZZ, samą centralą OPZZ, ale też w ZNP, z związkiem na przykład, nie wiem, no, wspieraliśmy pielęgniarki przy strajkach pielęgniarskich w Warszawie, na wielu poziomach mamy w Wąbrzychu w Toyocie, z OPZZ mieliśmy jakby, z tamtejszą komisją mieliśmy bardzo bliską współpracę, mamy na wielu poziomach współpracę ze związkami zawodowymi, również z inicjatywą pracowniczą, z którą na przykład akcja w obronie wyzyskiwanych pracowników, zatrudnionych na umowach śmieciowych, pracowników kromarzy w Warszawie. Zresztą członkowie inicjatywy pracowniczej są również członkami razem. Jakby z Anią mam wrażenie, czy tutaj z Ryszardem mam pewnie tak. Mam też poczucie takiego jakby pewnego przyjaznego koegzystowania i tego, że jakiś dialog jest prowadzony, że jakby wzajemnie się lubimy, że chcemy robić rzeczy razem, że się szanujemy. I mam przekonanie, że to w ogóle się rodzi powoli, tak? To znaczy, że było bardzo wiele rozmaitych podziałów jeszcze 2-3 lata temu. Jeszcze 2-3 lata temu ja kompletnie nie wyobrażam sobie siebie na festiwalu Nowego Obywatela. A dzisiaj tu jestem i bardzo jest mi miło z tego powodu, że tu jestem, tak? To znaczy, mam wrażenie, że bardzo wiele rozmaitych podziałów, które wynikały z bardzo różnych rzeczy, jakoś znika powoli, tak? I w gruncie rzeczy ta jakby łatka osobną, którą się przypina różnym inicjatywom na lewicy, jest łatką. Łatką, którą przypina najbardziej, lubią nam ją przypinać albo różne inicjatywy, które są złe, że nie chcemy się do nich przyłączyć, a są inicjatywami prawicowymi. I to jest zarówno Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i w pewnym momencie ta koalicja, tak, okołokodowska, która była obrażona z tego powodu, że różne podmioty nie chcą się do nich przyłączyć. A która pod bardzo wieloma względami po prostu na poziomie tych ideowym i na poziomie jakby wartości nie była nam bliska, tak? Że jakby funkcjonujemy w pewnej rzeczywistości medialnej, w której nie będzie się pytać partii Razem, co macie wspólnego z partią Zieloni, nie będzie się pytać nas o to, co robicie gdzieś tam i dlaczego ważna jest dla was współpraca ze związkami zawodowymi czy ze środowiskiem pracowniczym, tylko będzie się nas pytać, a co wy myślicie o SLD, tak? To znaczy żyjemy w pewnej, będziemy jeszcze, mam nadzieję, o tym rozmawiać, to było jedno z pytań, które Krzysiek nam wysłał, to znaczy żyjemy w pewnej rzeczywistości medialnej, która nie jest kształtowana przez podmioty nam przyjazne. To nie jest rzeczywistość, w której lewica ma łatwy byt. Nas się pyta o to, co nas może skompromitować, co nam może przynieść jakby zły wizerunek osób kłótliwych, nie współpracujących ze sobą, źle dogadanych, nieskorych do dialogu i tak dalej. Tymczasem ja mam wrażenie, że ten dialog od lat jest jakby coraz lepszy, a nie coraz gorszy, tak? Że i samo zresztą powstanie Razem jest na to dowodem, to znaczy pod powstania Razem przyczyniły się bardzo różne grupy, które jeszcze jakiś czas temu niekoniecznie się lubiły i niekoniecznie chciały ze sobą współpracować, tak? Znaczy są, wrzuciłam, nie wiem, posta na temat poprzedniej właśnie tej debaty o tym lewicowym chrześcijaństwie i już jacyś moi koledzy i koleżanki z partii totalnie oburzeni, że jak ja mogę cokolwiek pisać tutaj dobrego o chrześcijaństwie, przecież ateizm, chuligans, tak? I jakby to są jakieś rzeczy, które są w tej
też w ramach partii, ale jakoś ze sobą mimo wszystko gadamy, bo coś nas łączy, tak? I ja myślę, że ta pesymistyczna wizja tego, że my tu jesteśmy tacy strasznie podzieleni, jest nieprawdziwa gdzieś tam. I narzucona na górę. Dzięki. I panowie pokoju. Ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest różnica z powiedzmy ekonomiczną, czy nie, ale że droga do realnego wpływu na kształt kraju, na rozwiązania ustrojowe, na politykę społeczną i gospodarczą, ta droga prowadzi przez parlament. Najpierw jakieś ugrupowanie musi w tym parlamencie zaistnieć, chociażby marginesowo, ale się pokazać opinii publicznej, poznać. Ja myślę sobie, że chociażby partia Razem dysponowałaby większym niż 2% poparcie, gdyby Polacy wiedzieli, kim ona jest. Żeby mogli nadać ten komunikat, kim są, dotrzeć. No cieszę się, tak. Ostatnio czytałem o dwóch, ale poprawkę przyjmuję z przyjemnością. Więc jest problemem, wydaje mi się, lewicy, także takiej, jaką ja bym, także lewicy, którą ja również jako lewicę. Żeby przezwyciężyć taki syndrom dysydencki. W tej chwili ten syndrom dysydencki jest no, bardzo silny i nawet ludzie, którzy z tego typu poszukiwaniami, które tu można odnaleźć, sympatyzują, macha na to ręką, bo wydaje mi się, że to jest margines, który nigdy nie przedrze się do jakiegokolwiek centrum. Więc jakiś rodzaj, ja powiedziałbym, no, ekumenizmu jest możliwy, tylko jaki rodzaj ekumenizmu? Ekumenizm to pojęcie z zakresu religii, tam się spotykają różne religie, ale wszystkie na ogół to są religie monoteistyczne. Natomiast obawiam się takiego ekumenizmu, który jest pozbawiony zasad, który po prostu przyjmuje różnych znajomych, bo mają jakieś tam wpływy, jakąś pozycję i nazywają się lewicą, w związku z tym my ich przygarniamy. Moim zdaniem jest rzeczą niesłychanie ważną, żeby taki ruch budujący szersze poparcie był ruchem wiarygodnym. To znaczy wiarygodnym zarówno w tym sensie, że nie angażowałby znanych postaci o jednoznacznie przylepionej etykietce, o jednoznacznie przylepionej, jak i instytucji, które, no, proszę Państwa, polska transformacja, ten kształt, jaki ona osiągnęła, był robiony de facto w kooperacji między dwoma środowiskami politycznymi, liberalną częścią środowiska dawnej opozycji demokratycznej i liberalną częścią środowiska postkomunistycznego. To nie ulega wątpliwości. Coraz więcej ludzi sobie to uświadamia. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. No i druga rzecz o niej, o której już tutaj mówiłem. Moim zdaniem bazą, płaszczyzną czegoś takiego musi być szanowanie skali wyobraźni społecznych, przekonań społecznych. Proszę Państwa, weźmy te przekonania, zresztą trzeba być bardzo ostrożnym w identyfikowaniu ich jako populistycznych. Weźmy sprawę na przykład programu europejskiego ekologicznego. No, on generalnie jest uważany, że lewica go akceptuje. Bądźmy ostrożni. Ten program został tak pomyślany, że jeżeli przyjmiemy nawet założenie, ja przyjmuję to założenie, że człowiek przyczynia się do ocieplenia, no to kraje takie jak Polska mają w tym skumulowany udział na poziomie 1%. Natomiast kraje takie jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja o tym przesądziły. Tymczasem koszty mają być ponoszone według bieżącej emisji, ale w tej bieżącej emisji to my zdaje się mamy 45% czy coś takiego. No więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tej sprawie my po prostu mówimy, jest jednym głosem, mówimy z Unią Europejską, czy nie. Moim zdaniem powinien tu być zachowany dystans. Tak rozważone powinno być cały szereg różnych innych kwestii. Tak należy przeczytać. Witamy nowego panelistę. Panelistę. I tak należy przeczytać moim zdaniem między innymi program Morawieckiego i zobaczyć, co w nim jest, powiedzieć, co w nim jest sensownego, a co wymaga odrzucenia z punktu widzenia jakiegoś, powiedziałbym, esencji postawy lewicy. W pierwszej części faktycznie nam się po prostu to wszystko rozjechało, bo mieliśmy rozmawiać w ogóle o rzeczach istotnych, mianowicie o kryzysie i o tym, jak z tego kryzysu wyjść, jak rozumiem, tak? W sensie taka była założenie w ogóle tej dyskusji, a w konsekwencji wyszło nam,
konsekwencji wyszła nam tak naprawdę jakaś taka dyskusja gwiazd właśnie, gdzie po prostu utknęliśmy w ogóle właśnie, moim zdaniem, właśnie takim czymś, co jest problematyczne w ogóle w sferze publicznej. To znaczy, że mamy gwiazdy parlamentarne czy jakieś gwiazdy telewizyjne, które po prostu właśnie próbują zastukać kogoś tam, że to jest taki, a nie inny. I wydaje mi się, że to jest po prostu, jeżeli chodzi o podsumowanie poprzedniej części tej dyskusji. Natomiast jest mi bliskie to, co mówi Ryszard po prostu, ponieważ Ryszard próbuje jak gdyby jednak sformatować tą dyskusję tutaj pod coś, co jest jak gdyby wyjściem z tego impasu, tak? Znaczy, żeby ustawić jak gdyby pewną kwestię problemu, w którym się znajdujemy od wielu, wielu lat, przesunięcie tego w ogóle w kierunku w ogóle budowania jakiegoś, jeżeli siedzimy w, powiedzmy sobie, w środowisku troszeczkę bardziej tak intelektualnie, a nie już nie rozmawiamy, bo można byłoby mówić, a mógłbym mówić o rzeczach, które się tam dzieją gdzieś po prostu na ulicy, ale jeżeli próbujemy jak gdyby budować tą kwestię w tej sferze takiej dyskursywnej, to powinniśmy się na tym po prostu skupić. Mi się wydaje, że w poprzedniej tej części dyskusji Ryszard zwracał uwagę na kwestię globalizacji. Można byłoby tak naprawdę dyskutować tutaj o kwestiach związanych z tym, co się dzieje w ogóle w kontekście tak zwanego kryzysu imigracyjnego. W jaki sposób lewica, po prostu polska lewica, powinna z tego wyjść? W jaki sposób wyjść z kwestii prekarycznych stosunków pracy? W jaki sposób wyjść z, nie wiem, z problemu eksmisji, czy problemu w ogóle polityki mieszkaniowej, a przede wszystkim kwestii reprywatyzacyjnej? Jest mnóstwo rzeczy takich, na których moglibyśmy zahaczyć, czy w sensie ustawić tą rozmowę. Dobrze wiesz, tak? Nie wyszliśmy de facto poza drugie pytanie. Dlatego też nie wiem w ogóle, w jaki sposób też przesunąć tą tutaj rozmowę, bo ja jestem bardzo ciekaw tak naprawdę poza tymi takimi pokazywaniem piórek w ogóle, co się stanie, jak tam gdzieś tam jakaś poszczególna partia młoda czy stara po prostu dojdzie do władzy. Żebym chętnie posłuchał w ogóle, co ta partia po prostu chciałaby zrobić realnie, w sensie programowo, czy w sensie jak mamy takich, a nie innych polityków. Ja na przykład mówię z perspektywy Poznania, z perspektywy działania lokalnego, myślenia globalnego, działania lokalnego. Ja nie mam po prostu problemów z dogadywaniem się z radnymi, czy dogadywania się z lokalnymi mediami, co miało być też również w tej dyskusji. My jak gdyby próbujemy wdrażać te rzeczy i jak gdyby nie mam po prostu problemu, żeby zablokować eksmisję, czy żeby jakaś tam pani dostała mieszkanie socjalne, czy mieszkanie komunalne. Tak gdyby ta dyskusja u nas w Poznaniu, ona się dzieje i mogę oczywiście się tym wszystkim podzielić, natomiast nie chcę tutaj też burzyć jak gdyby też no, takiego trybu. Powiedz tak? O jednej konkretnej historii. Musiałbym po prostu powiedzieć w ogóle, no nie wiem, jak mówimy o kwestiach związanych z budowaniem, powiedzmy sobie, zastanawiam się w ogóle, mówimy o kwestiach mieszkaniowych, czy o kwestiach na przykład pracowniczych, tak? To możemy mówić o kwestiach pracowniczych, jaka jest nasza strategia tak naprawdę, że powiedzmy sobie ta strategia, nasi związkowcy są w Amazonie na przykład, tak? W sensie nie wiem, czy to w ogóle, bo to jest troszkę, nie chciałbym prężyć mózgów, po prostu mam takie poczucie też tego błędnego też troszeczkę wyobrażenia w ogóle o dyskusjach, tak? Znaczy, gdzie właśnie ludzie prężą te muskuły. Ale okej, pozwolę sobie po prostu przytoczyć w takim razie tą sytuację z tego Amazona. Znaczy, firma Amazon jest to firma duża w skali właściwie globalnej po prostu polityki też wykorzystywania po prostu pracowników. Ten kapitan spod Niemiec przyjechał po prostu do Poznania i do Wrocławia. My zainstalowaliśmy się tam po prostu jako związek zawodowy i od samego początku próbowaliśmy jak gdyby tą kwestię interpretować jako konflikt właśnie tak naprawdę globalny, tak? Znaczy pierwsza rzecz, jaka była, to po prostu to, że nam się udało dosyć szybko po prostu tak naprawdę zbudować związek w tej strukturze, na przekór po prostu można powiedzieć całej po prostu polityce globalnego koncernu, który po prostu powiedział o tym, wchodzimy do Polski z koncernem, dlatego że po prostu nie pozwolimy na to, żeby założyć tutaj związki zawodowe. Te związki zawodowe po prostu bardzo silnie działały w Niemczech i po prostu spowodowały to, że domagały się kolejnych podwyżek, kolejnego wpływu na zakład pracy.
z tego powodu, jak gdyby Amazon wyparował do Polski, nam się udało nie dosyć, że zbudować strukturę związkową, co było rzeczą zasadniczą przy budowaniu tej konstrukcji tutaj, czyli że po prostu nie będzie tych związków zawodowych i obniżenie oczywiście stawki, gdzie w Niemczech zarabiają pracownicy 12 euro mniej więcej, 12 euro na miesiąc, w Poznaniu zarabiano 14 zł tak naprawdę w tym trybie. Szybko jak gdyby po prostu pokazaliśmy jak gdyby te rzeczy, że zarówno ludziom na zakładzie, jak i ludziom po prostu w Europie, że zbudowaliśmy koalicję tak naprawdę pracowników Amazona, zaczęliśmy uczestniczyć w tej sferze takiej globalnej, w sensie zaczęliśmy się domagać jak gdyby tego, żeby, jeżeli kapitał funkcjonuje w sferze globalnej, to żeby on gdyby traktował tak naprawdę też pracowników też w podobny sposób. I ten opór do dnia dzisiejszego, jak gdyby, no, jest mnóstwo spotkań, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Europy i rozmawiamy po prostu o kwestiach nie tylko i wyłącznie lokalnych i rynku lokalnego tak naprawdę, ale również tego, co dotyczy po prostu, nie wiem, porozumień amerykańsko-europejskich i tak dalej. To jest naprawdę gigantyczna praca, tak? Przepraszam, że oczywiście sobie pozwoliłem na jakąś taki wkręt, ale nie wiem, czy to są... Nie wiem, przepraszam. Nie przepraszam. W sensie wolałbym właśnie o takich rzeczach porozmawiać, w sensie jak można pewne rzeczy przekierunkować, jakie mogą być po prostu tezy, jakie mogą być strategie w ogóle w budowaniu tego typu rzeczy, a nie tego, że po prostu... To wy odpowiadacie na pytania, więc... Znaczy pewnie tak, ale to musielibyśmy też uporządkować, jako osoba musiałabym uporządkować jak gdyby te rzeczy. Dziękuję. Naszym naturalnym partnerem są i jako Polskie Społeczne, i jako Komisja Młodych OPZZ są inne związki zawodowe oraz stowarzyszenia, organizacje wspierające mieszkańców, społeczników. W tym kierunku staramy się rozszerzać różne partnerstwa i porozumienia. Podam kilka przykładów. Kwestia kolei wielkopolskich, gdzie zaangażowaliśmy się w pomoc związkowi zawodowemu właśnie pracowników kolei wielkopolskich. To jest spółka, której pracuje 600 osób. Związek nie należy do żadnej centrali, natomiast był problem taki, że związek pomimo tego, że rok już istniał w spółce, to żaden sposób pracodawca nie chciał się z nim liczyć, w żaden sposób zostało złożone pismo dotyczące sporu zbiorowego, co jest instytucją prawną dosyć poważną, prowadzącą właśnie do strajku. Niestety pracodawca w żaden sposób nie akceptował w ogóle faktu istnienia związku zawodowego, więc pomogliśmy i na niwie prawnej, organizacyjnej i medialnej pracownikom. Spotkaliśmy się, udało się spotkać kilka razy z zarządem spółki, z prezesem Kolei Wielkopolskich, podjąć negocjacje, rozpocząć spór zbiorowy o podwyżki, o zmianę warunków pracy. Oczywiście było trudno i pracodawca podchodził do nas, mówiąc krótko, no nie traktował nas jako poważnych partnerów. Natomiast kiedy już faktycznie przybiła się informacja do mediów, że na Kolejach Wielkopolskich może odbyć się strajk, zaczął nieco inaczej rozmawiać. Też pewne rzeczy drobne w toku negocjacji udało się załatwić, natomiast najważniejsza kwestia to, że póki co niby została nie załatwiona, natomiast po kilku miesiącach okazało się, że pracodawca sam siebie niby nasz postulat spełnił i konduktorom o 300 zł pensję podwyższył. Kolejna współpraca z Związkiem Zawodowym Kolei Wielkopolskich. Kolejna współpraca ze Związkiem Zawodowym Wspólnota Pracy Operatorów Żurawi Wieżowych oraz Związkiem Zawodowym Budowlani. Kiedy z kolei rozpoczęliśmy pracę nad rozporządzeniem dotyczącym pracy operatorów żurawi wieżowych, to rozporządzenie już procedowane zostanie przyjęte i dzięki temu operatorzy żurawi wieżowych w końcu nie będą musieli pracować przy ogromnym wietrze, nie będą się musieli bać tego, że będą ich ściągać, kiedy zasłabną. To są konkrety, które pomagają tym ludziom normalnie, godnie żyć, a to jest środowisko, które pracuje 1000 osób w Polsce, więc problem też jest jak najbardziej poważny. Kolejna kwestia, na przykład tutaj w Krakowie rok temu chciałem zlikwidować szkoły. Kilkanaście szkół. Jako Stowarzyszenie Polska Społeczna nawiązaliśmy współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie, z radami rodziców. Pochodziliśmy po szkołach, spotkaliśmy się z ludźmi, zrobiliśmy spotkanie, wystosowaliśmy oficjalne stanowisko, petycje, zebraliśmy podpisy. Rady Platformy Obywatelskiej zmienili zdanie, szkoły zostały uratowane. To są jakby kwestie partnerstw, na które nam zależy. Na przykład w Warszawie współpracujemy z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów. Kilkadziesiąt spotkań dla mieszkańców zorganizowaliśmy dotyczących reprywatyzacji. Też w wielu akcjach uczestniczyliśmy. I nasze pole do współpracy postrzegamy właśnie na tej niwie społecznej, obywatelskiej, tych socjalnych organizacji. Natomiast
no też nie do końca zgodzę się z przedmówczynią i właśnie dlatego też nam się nie podoba to angażowanie partii, bo często przypisują sobie różne sukcesy, jak na przykład w przypadku Toyoty, kiedy Konfederacja Pracy, Związek Zawodowy, który właśnie działa w Toyocie, był zaangażowany w spór zbiorowy, on trwał powyżej pół roku, tam związkowcy faktycznie kupę roboty wykonali, no bo trzeba organizować pracowników, rozmawiać z nimi, są trudne negocjacje, łamanie charakterów czasami. Natomiast po prostu razem pojechało tam, Adrian Zandberg spotkał się z pracownikami, zrobili ulot, ulotkę w Wordzie na 4 strony, wyjechali, pracownicy wygrali po kilku miesiącach, okazało się, że jest sukces. To jest relacja przewodniczącego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, którego jest członkiem, który właśnie w Toyocie działa. Więc chodzi mi o to, że my jako związkowcy może byśmy byli nastawieni bardziej pozytywnie, kiedy widzielibyśmy realne sukcesy i widzielibyśmy, że faktycznie nam to sprzyja, ale nam to przeszkadza i wielu pracowników nie chce się do związku zapisywać później, bo widzi, że ten związek w jakiś sposób jest upartyjniony, czy też angażuje się w kwestie, które tym pracownikom są po prostu obce. No dobrze, ja proponuję, że... Znaczy nasz członek razem po prostu jest członkiem tego związku i tam pracował przy organizacji jakby strajku i jakby... To jest relacja przewodniczącego związku, to jest to Jocie. Być może, nie wiem, no nie ma go tutaj, tak? Więc jakby pozostanę przy tym, że relacja naszego członka, który tam pracuje, jest dla mnie trochę bardziej wiarygodna niż twoja, przepraszam. Okej. Piotr Ikonowicz. Manipulacja. Kolejna manipulacja. Kolejna manipulacja. Słuchajcie, po pierwsze wyjaśnienie tej różnicy, bo kiedy ja mówiłem, że nie chodzi o wyjście do Sejmu, to oczywiście chodziło o to, że samo wyjście do Sejmu niczego nie załatwia. To jest jakiś krok, wiadomo, że ważny. Natomiast to, jaki sobie stawiamy cel, determinuje strategię. Bo jeżeli mamy cały ten sztafaż wyborczy, wszystkie te techniki, które polegają na tym, że mniej więcej wiemy, jakie środowiska mogą nas poprzeć, tak profilujemy komunikat, żeby trafić w te środowiska i na pewno dostać te określone głosy i tym ludziom się nie wolno narazić, to ten komunikat i ta strategia jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy mówimy sobie, dobrze, może to opóźni nasz marsz, ale chcemy powalczyć o całość, czyli o przyjęcie władzy w państwie i zmianę jego struktur, tak, żeby one służyły ludziom i żeby demokracja zaczęła funkcjonować w interesie ogromnej większości ludzi pracy, tak? Więc o tym mówimy i dlatego nasza strategia jest trochę inna, bo nie jest tak wąsko targetowana i jak mówiłem, chcemy przejąć dużą część tego elektoratu, który lewicy moim zdaniem się należał, a zabrał PiS. I to jest, w związku z czym ten nasz komunikat jest komunikatem jakby dwojakim. Po pierwsze, tym komunikatem jest branie udziału w konfliktach społecznych po stronie słabszych, tak? We wszystkich sprawach, w których interweniujemy, kiedy, nie wiem, nad ranem 50 osób siada do autokaru, płaci za ten autokar sami, chociaż nie są bogaci. I jadą na drugi koniec Polski, żeby się pojawić pod fabryką, czy w Toruniu, czy gdzieś, to to jest komunikat, bo to jest na szczęście w telewizji, ja bym tu, ja przepraszam, że występuję w telewizji, ale głównie właśnie w takiej walce, więc nie nazywajmy gwiazdą, tak. Mówię o tym gwiazdarzeniu tutaj. Tak. I chcę powiedzieć, że ten komunikat sprawia, że coraz więcej takich poszkodowanych ludzi się zgłasza i w ten sposób nie tylko buduje się ruch sprawiedliwości społecznej, ale buduje się ta tożsamość tego podmiotu, jak są ludzie pracy, bo my chcemy ten podział na PiS i nie PiS, bo teraz jakby w mediach, w dyskusji, w debacie publicznej występuje wyłącznie prawie tylko podział na PiS i nie PiS i lewica gdzieś się między nogami plącze ewentualna, żeby zrobić, jakby zanieść na podział my i oni, tak? Oni, to znaczy ta pasożytnicza, że tak powiem, elita i my, czyli ciężko pracujące na nich społeczeństwo. I to jest prosty podział, który każdy rozumie. Być może jest to pewne uproszczenie, ale właśnie dlatego, że chcemy sięgać szeroko, to musimy upraszczać komunikat po to, żeby być zrozumianymi, żeby tych ludzi jakby odbić, tak? Niedawno była ekipa, która tam filmowała, jeźdź mój dyżur, filmowała w kancelarii i oni potem przyszli przerażeni, a ci wszyscy ludzie, którzy czekali na poradę, bardzo wielu, to oni popierają PiS. My tak, ale przyszli do nas, nie do posła PiS-u po pomoc, tak? Znaczy to jest takie przeciąganie liny, że chcemy tych ludzi jakby upodmiotowić politycznie. I teraz pytanie, które zostało postawione tak. Jaka jest przyszłość lewicy? Otóż mi się wydaje, że jeżeli nie uwolnimy się od tego typu myślenia, że lewica jako formacja jest wartością samą w sobie, czyli te wszystkie nasze partie, te wszystkie nasze ambicje, cała ta chęć, żeby na scenie była również lewica, i nie zaczniemy myśleć, jak wyzwolić to społeczeństwo z okowów kapitału,
I wtedy naturalną konsekwencją jest powstanie masowego ruchu lewicowego. No to my przegramy. I teraz kto jest naszym przeciwnikiem? Zacznę od tego, że przeciwnikiem jest neoliberalizm w tym sensie, że program 500+ zlikwidował nadzieję pokładane w liberalizmie. To był przełom taki kopernikański w myśleniu, że państwo może być jednak częściowo opiekuńcze i teraz ludzie nie zwrócą się ku swoim poprzednim ciemiężycielom, tylko teraz i albo PiS będzie rządził wiecznie, czy też jeszcze kolejną przynajmniej kadencję, albo ktoś temu programowi kapitalizmu państwowego przedstawi alternatywę bardziej atrakcyjną i taką, w której realizację ludzie uwierzą, że to jest możliwe. Bo uwierzyli, że będzie można zapłacić 500+, a czy uwierzą w to, że kolejne programy socjalne, które są niezbędne, że będzie można sfinansować, sięgając do słynnych, głębokich kieszeni, to jest metafora Kaczyńskiego, prawda, w rozmowie z pielęgniarkami, czy uwierzą w to, że w konflikcie między pracą a kapitałem, kiedy mamy minimalną stawkę godzinową, w związku z czym ochroniarzom się wynajmuje za 500 zł mundury, a sprzątaczką spłużacze, czy uwierzą w to, że jest możliwe państwo, które będzie miało wolę polityczną, żeby stanąć po stronie ludzi pracy, a nie po stronie kapitału? Bo pamiętajmy o tym, że przecież PiS jest partią kapitalistyczną, też złożoną z różnych biznesmenów, urzędasów, a nie żadnych ludzi pracy, tak? I oni tego klimatu nie czują, są po tamtej stronie. W dodatku mają, znaczy PiS jest notariuszem kapitału. On tak naprawdę, przecież nie przypadkiem to jest ten pan Morawiecki, który oczywiście różne, bardzo fajnie gada, to trzeba powiedzieć, bardzo, on mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, no ale na końcu, prawda, no, nie możemy wyjść ten dyskurs liberałów, że ludzie uważać, że za to wszystko zapłacą przyszłe pokolenie, tego nikt nie może słuchać, prawda, to już jest taki głęboko, że głowa mała, natomiast z całą pewnością przyjdzie taki moment jakby rachunku, tak, kiedy trzeba będzie albo pójść dalej drogą 500+, albo zacząć się cofać. Jednocześnie te aspiracje płacowe społeczeństwa rosną. Z badań wynika, że na 10 ankietowanych 9 jest skłonnych zmienić pracę, jeżeli nie dostaną podwyżki pensji. To jest kapitalny moment na zakładanie związków zawodowych i robienie strajku. Mam nadzieję, że to się przełamie, ten strach przed strajkiem płacowym. Ale to też trzeba zmienić mentalność pracowników, bo bardzo często pracownicy bardziej, prawie równie mocno się troszczą o losy firmy, co akcjonariusze, co rentierzy, prawda? Bo została im mówiona taka optyka, że nie wiadomo, co się stanie, im się podwyższy pracę. To wymaga na przykład informacji szerzonej w załogach o zyskach firm. Jest cała masa firm, ja mówię o dużych firmach, nie o tych małych firmkach, które ledwo przędą i są ukryte bezrobociem, czyli tych mikrofirmach, tylko o tych firmach, które uzyskują zyski, tak jak Amika, prawda? Gdyby załoga wiedziała, o ile milionów wzrosły zyski ich firmy, to może żądaliby, i to jest ta ścieżka, według nas właściwa, udziału w tych zyskach, a nie jakieś nominalnej podwyżki o 5 czy 3 zł, prawda? Bo rozumieliby, że przez ten zysk jest przez nich wytwarzany, że bez nich nie będzie żadnego zysku, jak się powstrzymać pracy. To jest zero zysku, żeby nie ktoś jak młodnik, prawda? W związku z czym, i teraz chcę powiedzieć tak, no, my się oczywiście zaczęliśmy i byliśmy takiej niszy lokatorskiej, ale myśmy z tej niszy już dawno wyszli i my w tej chwili coraz częściej wchodzimy właśnie w konflikty pracownicze, ale właśnie po to, żeby upodmiotować załogi i chcielibyśmy zacząć od takiego ruchu tworzenia, no rad pracowniczych już nie ma, bo nam tą ustawę zabrali, prawda, Balcerowicz pierwsze co zniszczył, to wpływ załogi na losy zakładu, żeby można to było rozdać. To był ten wielki akt rozdawnictwa, czyli prywatyzacja. Podważono reprywatyzację, oni zaczęli o podważeniu całego procesu prywatyzacji, przynajmniej znalezienie tych przypadków szczególnie skandalicznych. I to nie będzie miało wielkiego wymiaru gospodarczego, bo to duża część tego jest stracona. Ale moralny i polityczny tak, żeby powiedzieć, że za to ktoś musi odpowiedzieć, tak jak za reprywatyzację w Warszawie już ktoś zaczyna pęczyć. Sprawę reprywatyzacji znowu to przymusie absolutnie różnimy z PiS-em sprawę prywatyzacji, bo oni grillują PO, natomiast jakby nie, mają w rękach instrument pod tytułem większość sejmowa, mogą w każdej chwili przyjąć ustawę, która zakazuje oddawania budynków lokatorami. Okej, Tomka, jak można? Anna Korska? Ja potem. Nie no, ja wiem, ale mamy 7 panelistów i nie możemy jakby każdemu pozwolić mówić po parę akapitów. Czytam głos? Tak. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem bez uzgodnienia takich kardynalnych rzeczy pomiędzy różnymi opcjami lewicowymi, które sprowadzają się do tego, że powstanie jakaś koncepcja państwa, tak jak PiS wygrał wybory nie tylko dlatego, że kardynalne grzechy wobec społeczeństwa,
wobec ludzi popełniła poprzednia władza, władza III Rzeczpospolitej, ale także dlatego, że miał wyrazistą wizję państwa. Jakiego państwa? Państwa jednak bardziej prospołecznego niż tego, które do tej pory obowiązywało. Lewica musi mieć taką wizję. Taką, do takiej wizji trzeba uzgodnienia po prostu bardzo konkretnych rzeczy między nami. Po pierwsze, w stosunku do opodatkowania. Czy to mają być podatki progresywne, czy nie? Moim zdaniem mają być. Do banków komunalnych. Czy mamy w ogóle robić reformę finansów? Czy powołujemy banki komunalne, czy nie? Jaki jest nasz stosunek do lokalnych pieniędzy, prawda? Do pieniędzy alternatywnych w stosunku do złotego. Jaki jest stosunek do globalizacji w ogóle, tak jak ona przebiega, do korporacji, które działają ponad prawem tak naprawdę, jak to pokazał na przykład cała sprawa dotycząca TTIP i mechanizm ISDS-u, czyli oskarżania państwa i możliwości pozyskiwania po prostu nienależnych dochodów przez korporacje i w ogóle stosunku korporacji do państwa i państwa do korporacji. Czy mają prawo tak się panoszyć ponad prawem, czy nie? To są kardynalne rzeczy. Czy sfera prywatyzacji usług publicznych, która nastąpiła, czy mamy ją zaakceptować, zatamować, a może cofnąć? Może trzeba prywatyzację usług publicznych w jakiś sposób cofnąć. Jeżeli takich rzeczy nie uzgodnimy, to nie będziemy w stanie zbudować później pewnego języka porozumienia ze społeczeństwem, bo takim językiem, o jakim ja teraz mówiłam, skrótowym, nie dotrzemy oczywiście do społeczeństwa. Trzeba to przełożyć na pewne komunikaty zrozumiałe. Co z tego, że ja powiem, że trzeba stworzyć 16 banków komunalnych w Polsce, prawda, jak nikt nie zdaje sobie, czy niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, na czym to polega, jak to jest możliwe i co z tego tak naprawdę będzie wynikało dla zwykłego obywatela, prawda? Okay, to ja zadam kolejne pytanie, właśnie nawiązuję wprost do tego, o czym mówisz. Bo jest troszkę tak, że lewica, czy lewice, myślę, że potrafnik będzie używać tego określenia, chciałyby znacznej części społeczeństwa, które jest jednak społeczeństwem dość ubogim, nawet jeżeli stać się na kredyt na mieszkanie. Znaczy, to był skrót myślowy. Tak wyglądałem. Nawet jeżeli część Polaków stać na przykład na kredyt na mieszkanie, to większość z nas jest jednak dość wciąż uboga, czy relatywnie porównując z zachodnimi społeczeństwami. Jak to jest, że lewica chce przychylić nieba znacznej części społeczeństwa, ale społeczeństwo jakby, no na to wskazują wprost wyniki wyborcze, nie chce na te lewice głosować. Zatem jest pytanie, i teraz zacznę domów od Piotra, jakim językiem mówić do społeczeństwa, do Polaków, żeby być wiarygodnym? Kiedyś Łukasz Wolty, mineral z Lasa Gadu-Gadu, który sprzedał ten wynalazek za bardzo dużo pieniędzy i za ciężkiem zamożnym, został mecenasem różnych organizacji, między innymi wspomagał na początku, zawsze jestem dozgodnie wdzięczny Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej w rozwijaniu naszej działalności. I on kiedyś chciał mi doradzać i zaproponował mi, żebym ja założył partię biednych. Wtedy ja go zapytałem, kto by chciał tu takiej partii zlecić. Natomiast ostatnio ktoś właśnie znowu rzucił takie hasło, że powinniśmy mówić, że my będziemy reprezentowali najsłabszych. I słuchajcie, to jest język wykluczenia. Czy matka dzieciom, która nie dostaje alimentów, łączy pracę zawodową z ich wychowywaniem, jest słabsza? Nie. Ona jest siłaczką. Czy facet zasuwający 10-12 godzin na budowę, który mu zalegają z wypłatą, jest słabszy? Nie. On jest bardzo silny, jest mocarzem, tak? Słabszy to jest facet, który nie ma dość charakteru, żeby wypłacić wynagrodzenia, bo tyle ładnych rzeczy jeszcze można by za te pieniądze kupić. Czy tyle ładnych miejsc można by wyjechać. Problem polega na tym, że my jakby musimy w samym języku tego komunikatu pokazywać, że wy nie jesteście słabi, a potencjalnie jesteście najmocniejsi, bo jesteście większością. Że możecie tamtych przegłosować, że nie musicie ich wozić na taczkach, nie musicie nic robić, to najpierw ich przegłosować, a potem ich opodatkować. Wszystko legalnie i demokratycznie.
No ta, a zawsze na zupę mleczną będą mieli. Więc to jest, no to zdrowe jest, tak? I to jest, ja pamiętam taką rozmowę, bo że właśnie, że ten dyskurs jest liberalny. Ja rozmawiałem z Cezarym Kaźmierczakiem, który zapytał mnie podstępnie, ile osób ja zatrudniam. No to ja powiedziałem, że ja utrzymuję się z pracy własnych rąk i umysłu. A zapytałem go, mówi, a ilu ludzi na pana robi, nie? Znaczy jakby odwrócenie tego całego oszczędu, pokazanie, że to my ich utrzymujemy. Jest ten słynny bomot o tym, że nie ma darmowych obiadów. No na tych biznes lunchach wycharujemy od rana do nocy. No. My stawiamy te, znaczy oni je mają za darmo, ale nie są darmowe, bo my, to jest tak samo jak te spekulacje giełdowe. Ktoś gdzieś musi harować, żeby te dziwne zyski od klikania klawiszami powstały. Ja myślę, że też jakby elementem tego języka, ja myślę dużą część tego ja na przykład czerpię z tego, co robią Podemos w Hiszpanii. Mianowicie jakby mówienie właśnie o tej elicie, ustawienie przeciwnika, żeby było wiadomo, kto to jest, tak? Bo co mówi PiS? PiS mówi, że to są obcy, tak? Więc pokazujmy rodzimych wyzyskiwaczy, tak? Rodzimy dosyć jest kanali, jak śpiewał Kemba, tak? I jak my to pokażemy, jakby w soczewce, że nie ma dobrego polskiego kapitału, pokażę. I teraz problem jaki my mamy między sobą, jaki niektóre ugrupowania, nie pokazując palcem, mają wewnątrz, to jest, czy można być uczciwie na lewicy, nie będąc antykapitalistą. To jest największe wyzwanie, bo cały nasz język, albo mówimy o zmianie systemu, tak, albo mówimy o reformach, tak, mówimy o poprawianiu kapitalizmu. Ja pamiętam, że Janusz Palikot, któremu tak nieszczęśliwie doradzałem, wymyślił program, który nazwał, nie, to nie ja go wykończyłem, on mnie nie słuchał. On wymyślił program, który się nazywał korekta kapitalizmu. No. Więc pytanie, czy chcemy Palikotowej korekty kapitalizmu, czy system, który prowadzi do tego, że będziemy mieli prędzej czy później, jak tego nie zatrzymamy, totalitarną dyktaturę bogatych nad biednymi, czy ten system można zatrzymać? Dlatego mówię o ruchu oporu, bo tak naprawdę jak już dzisiaj 8 osób ma więcej niż połowa ludzkości, to przecież oni te pieniądze gromadzą nie po to, żeby mieć jeszcze więcej jachtów, tylko po to, żeby jeszcze bardziej nami rządzić i żebyśmy jeszcze mniej mieli do powiedzenia. I słuchajcie, wielkie szczęście, że Polacy nie interesują się polityką międzynarodową. Bo każda próba dojścia do władzy radykalnej lewicy będzie zatrzymana przykładem Syrizy, tak? Wygrali, ale przegrali, bo już demokracja nie istnieje, bo nie tego oczekują inwestorzy, czyli spekulanci, prawda? Więc jak kwestionuje się demokratyczny wynik wyborów, po pierwsze, nie ma organizacji politycznej ludzi pracy, więc nie ma na kogo głosować, więc większość przegrywa wybory. Ja doktorat o tym piszę, dlaczego większość przegrywa wybory, tak? A po drugie, nawet jak ta większość te wybory wygra, to przychodzi tak zwana trojka, przychodzi Fundusz Walutowy, przychodzi Bank Europejski i tak dalej i nakazują prowadzenie polityki odwrotnej od tej, którą obiecano ludziom. I teraz, ale jest pan okay, dobra, kropka, teraz oddaję głos Ryszard Bugaj, Justyna Samolińska i Dziamy Pan. Ja bym bardzo ostrzegał przed pomysłem takiej retoryki frontalnie antykapitalistycznej. Myślę, że ciągle w doświadczeniu ludzi jest komunizm i to jest jedyna alternatywa. No tak, co roku urlop ja bym nie wytrzymał. I to jest jedyna alternatywa, która się ludziom nasuwa w moim przekonaniu. Myślę sobie, że warto też spojrzeć na te 25 lat w sposób trochę bardziej zrównoważony. Warto pamiętać, że na tej transformacji, cokolwiek by nie powiedzieć, zyskały wszystkie grupy. Wszystkie duże grupy. Co nie znaczy, że nie ma pojedynczych ludzi, którzy stracili, ale generalnie wszystkie duże grupy na tym zyskały. I myślę sobie, że w warunkach, które w tej chwili istnieją, frustracji związanej przede wszystkim z tym, że dystrybucja tych korzyści była bardzo niedużo, retoryka taka ostra, antyustrojowa może znaleźć pewną ilość słuchaczy. Ale myślę sobie, że po pierwsze niezbyt dużą ilość słuchaczy, a po drugie obawiałbym się, żeby nie wpaść w pułapkę, którą się samemu na siebie zasłania, zastawia. Jeżeli nie jakaś formuła demokratycznego kapitalizmu, to co? To jakaś formuła demokratycznego socjalizmu? Bo no, nie jest możliwy socjalizm bez demokracji. Jeżeli pozwolisz, spróbuj to wyartykułować może, jeżeli będzie chwila czasu. To znaczy, co? Ja nie kryję, jestem z
słabego umysłu i sobie tego nie wyobrażam. To nie ulega wątpliwości. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o zachowanie, o język, to jedną z rzeczy, której trzeba unikać, Piotrze, to przerażenia ludzi. To przerażenia ludzi. Niezależnie od intencji tego, czy się chce coś powiedzieć precyzyjnie, to można powiedzieć tak, zostanie to skutecznie poprzez te media, które są, jakie są, tak przedstawione, że to przeraża. Trzeba na to uważać, w moim przekonaniu. Język powinien być językiem rozmowy, perswazji, a nie ostrego krzyku. Tak mi się wydaje. Ja w ogóle zachowam się podle, ale w związku z tym, że mam wrażenie, że tutaj chłopaki w tej dyskusji mówią gdzieś tak trzy razy dłużej, bo dziewczyny, to... Przepraszam, to moja wina. Nie, to nie jest moja wina. A w ogóle nie rozmawiamy w kategorii winy, to jest zjawisko. W każdym razie ja bym się chciała odnieść jeszcze tylko do jednej króciutkiej rzeczy z poprzedniego wątku, to znaczy z... mówienia o związkach zawodowych, tego co mówił Piotr wcześniej o związkach zawodowych, że z którego miałam wrażenie wynikało tak jakby podmiotowość związku zawodowego z Poznaniem. Jakby pracownicy zrzeszają się w związku zawodowym i oni decydują o tym, co ten związek robi i jak ten związek działa i ilu z nich się zrzeszy i tak dalej. Rolą partii politycznej, rolą organizacji, która nie jest związkiem zawodowym, może być wspieranie tegoż związku, ale nie kierowanie jego działaniami. To znaczy ja mam takie przekonanie, że o demokratycznej strukturze związków zawodowych, to znaczy, że one się składają ze swoich członki. Tak jak jest ogólne złość w społeczeństwie, że związki zawodowe niedostatecznie robią dla pracowników, tak? No to tak jakby to był jakiś ktoś konkretny. To są ten, dlatego że pracownicy się nie zrzeszyli, to dlatego związki zawodowe nie robią dostatecznie dużo dla pracowników. To bym chciała, bo mam wrażenie, że to gdzieś jakoś bardzo dziwnie poszła ta rozmowa w związku, bo tam była zaskakująca. Natomiast odpowiadając na pytanie Krzyśka dotyczące języka, i trochę się odnoszą do tego, co mówił Piotr, to znaczy, czy my mamy używać, czy nie używać języka antykapitalizmu. No to po pierwsze razem są osoby, które uważają, że kapitalizm jako system jest po prostu głęboko nieetyczny i nie może funkcjonować dobrze i ja na przykład tych osób zaliczam, ale są również osoby, które uważają inaczej. Jesteśmy bardzo dużą organizacją, w której ścierają się różne głosy. I to jest jedna rzecz, na ile w ogóle nasz język będzie wyrażał nasze przekonania. A po drugie, i tutaj już myślę, że się zgadzam bardziej z, jakby jest pewna jedność frazem, to znaczy używanie na przykład słowa antykapitalizm jest o tyle zupełnie bez sensu, że znaczna większość ludzi w Polsce nie wie, co to słowo znaczy. Znaczy, jeżeli chcemy budować, kogoś przekonać do czegoś, to po pierwsze zaczynanie od tego, że jesteśmy anty coś jest bez sensu. Czyli moim zdaniem rolą lewicy i rolą języka, które powinna używać lewica, jest przedstawienie wizji pewnej społeczeństwa, które działa, tak? Znaczy społeczeństwa, w którym jeśli zachoruję, to nie będzie tak, że nie będę mogła iść do lekarza, ponieważ pracowałam na umowę o dzieło. Jest to wizja społeczeństwa, w którym nie spędzam 8 godzin dziennie w bezsensownej pracy, zajmując się klikaniem w oferty call center, tak? Nie jest, jest to wizja społeczeństwa, w którym moja praca ma sens, w którym poza tą pracą mam czas na to, żeby zajmować się swoją rodziną, swoimi zainteresowaniami, swoim rozwojem itd. Jest to wizja społeczeństwa, w którym mogę nie bać się choroby, starości, wypadku samochodowego, w którym nie boję, jakby mogę liczyć na to, że środowisko, w którym żyję, nie jest dla mnie zagrożeniem, że nie, zanim wyjdę z domu, nie patrzę na moją aplikację Plum i nie patrzę, jaki jest dzisiaj poziom zanieczyszczenia powietrza i nie kaszlę codziennie wieczorem, dlatego że akurat tak się umówiliśmy, że indywidualna komunikacja samochodowa jest najlepsza i najskuteczniejsza, mimo że nie jest, tak? Znaczy, że spróbować na poziomie języka, próbować budować wizję tego, co jest ok, co jest, jak chcemy żyć, tak? I jasne, że brakuje trochę tej obejścia jakiegoś wroga, ale zwłaszcza w kontekście, znaczy jakby my razem się bardzo staramy i ja jakby jestem totalnie zwolenniczką jakiejś takiej budowania osi konfliktu i pokazywania jakby pewnych grup czy osób jako wroga, tak? Nie nazywamy go wrogiem klasowym, ale de facto to są właśnie te osoby. Natomiast z drugiej strony w momencie, w którym mamy PiS, który posługuje się tą narracją wroga, posługuje się ją bardzo skutecznie, tak? Znaczy według niego ten wróg to są jakieś mityczne WSI albo jakieś, nie wiem, no zasadniczo ta katolicko-narodowa prawica, która posługuje się jakąś jakiegoś figurą żydomasona, którego różnie nazywa i różnie go określa i mamy ten język bardzo mocno w tej chwili w debacie publicznej,
to mam taką obawę, że dla wielu osób to może być trudne. Znaczy, że może być tego za dużo, że być może rolą lewicy powinno być budowanie jakby pozytywnego przekazu, pozytywnej wizji społeczeństwa, w którym chcemy żyć i wizji, w której chcemy sobie poradzić. To, z czym lewica ma ogromny problem, to to, że przez to, że od bardzo dawna nie jest u władzy, że od bardzo dawna nie ma, jest na totalnym peryferium jakiejkolwiek debaty, to nie ma odpowiedzi i jakby razem i samo i tych odpowiedzi stara się wymyślić, ale z tym młodym ruchem i jeszcze jej nie wymyśliło, tak? I mamy tak naprawdę mało wsparcia ze strony jakby jakiegoś fermentu intelektualnego, jego jest bardzo mało na lewicy, żeby odpowiadać na różne kluczowe pytania, które tutaj już zresztą padały, tak? Znaczy co, jaka jest lewicowa odpowiedź na kryzys azylowy? Usłyszałam ci to, bardzo mi się podoba to sformułowanie, zamiast mówić o kryzysie migracyjnym, mówić o kryzysie azylowym, super. Więc jaka jest nasza odpowiedź, tak? Jak my sobie wyobrażamy, jakby, jaką mamy jakąś wykroczenie poza pewne ramy, tak? Znaczy wszyscy mówią, że socjaldemokracja to jest ustrój XX wieku, ale trzeba wymyślić jakiś nowy, trzeba wymyślić jakąś nową wizję i tego mam wrażenie strasznie brakuje. I to trochę się przyznaję, że bywa pewnie, że brakuje nam tego nam jako ugrupowaniu, ale też bardzo mało jest dookoła ruchów, które mogłyby to wymyślić, tak? Znaczy, że wszystko, na przykład nie, no, idea gwarantowanego dochodu, która się pojawia, przewija, lewica o niej myśli, lewica ją sobie tam mięli, trawi i tak dalej, no ona w kontekście migracji jest kompletnie, jakby nie ma odpowiedzi na to, jak rozwiązać kwestię gwarantowanego dochodu bez jakby wprowadzenia globalnego socjalizmu, tak? Znaczy, że jakby mamy strasznie dużo pytań, mamy bardzo mało odpowiedzi, natomiast na poziomie języka myślę, że trzeba mówić jak najprościej o rzeczach jak najbliższych codzienności, jak najbliższych temu, co ludzi wkurza na co dzień, tak? Znaczy to, że jest tłok w autobusie, to, że na porodówce nie chcą dać znieczulenia, to, że nie można normalnie, że ludzie nie mają czasu na to, żeby żyć, bo muszą siedzieć w pracy i robić tam bezsensowne rzeczy, tak? To jest gdzieś to, o czym powinniśmy mówić. Tak naprawdę to, jaka idea za tym stoi, to czy nazwiemy to socjalizmem, czy socjaldemokracją, czy antykapitalizmem, czy złym reakcjonizmem, to trochę nie ma znaczenia. Zwłaszcza nie ma znaczenia dla tych ludzi, do których mówimy, bo im te pojęcia nic nie mówią, bo oni w ogóle przestali kulować. Tak? Dzięki. No, tak króciutko, no częściowo się zgodzę, tak, że, no ale mam, jakby nie chcę powtarzać tego, co było, tylko podsumowując, tak, że rzeczywiście my musimy mieć ten język przekazu no, czytelny, nie używać słów pauperyzacja, miasto kompaktowe, mało kto to rozumie i to jest znowu ta nasza taka, no taka nowomowa nieco. Tak samo uważam, że pewne etykiety są już nieaktualne i zamiast powielać etykiety, które funkcjonowały i niekoniecznie były zrozumiane, my musimy rzeczywiście iść do konkretnych przykładów. A teraz chciałam dodać coś, czego mi zabrakło w dotychczasowej dyskusji, bo jak dla mnie kluczowym problemem jest to, że nasz przekaz, język, z którym mówimy, musi opierać się na szacunku. Ten deficyt szacunku, który jest widoczny po obu stronach, czy wszelkich stronach sceny politycznej, a mianowicie wyśmiewanie bardzo często projektów, które nie są nam bliskie, osób, z którymi się nie zgadzamy. To powoduje, że ludzie rzeczywiście zamykają się, tak? No, nie może być tak, że ktoś zwraca się do nas w danej sprawie, a my po prostu go wyśmiewamy ze względu na dane poglądy. Czyli przede wszystkim ten język szacunku. I kolejna kwestia w ramach takich narastających populizmów, no jak wiemy populizmy, szczególnie te populizmy prawicowe, w dużej mierze opierają się na strachu i na takim szczuciu. To, co my powinniśmy robić, jakim językiem się posługiwać, jak na nie odpowiadać, to na pewno nie jest stosowanie tych samych metod, czyli odpowiadanie innego rodzaju strachem. To nie jest też wyśmiewanie, ale jednocześnie nie możemy przyjmować tej samej optyki, tak? No tutaj przykład Platformy, nagle społeczeństwo, znaczy nie nagle, no, tak Schetyna doszedł do wniosku, że Polacy i Polki nie chcą uchodźców, to on już jest przeciwny uchodźcom, mimo wcześniejszego stanowiska partii. To jest jeden po prostu z przykładów, tak? Ale chodzi mi o to, że my nie możemy podejmować tej samej narracji i dostosowywać się do bieżących trendów. Natomiast jaka odpowiedź, skoro jest strach? My nie chcemy straszyć, my chcemy przedstawiać
pewną wizję, nie chcemy antagonizować i chcemy po prostu docierać z naszym przekazem za pomocą konkretów. Tutaj według mnie takim fajnym przykładem jest program Partii Pracy. No wiadomo, Partia Pracy nie w Wielkiej Brytanii nie radzi sobie obecnie najlepiej. Natomiast jakby program, który przygotowała, u nas w Polsce był okrzyknięty programem radykalnej lewicy. Tak naprawdę jest to program dający odpowiedź na bolączki współczesnej Wielkiej Brytanii, a także prawdopodobnie i Europy. Natomiast oni nie rzucają słów na wiatr. To nie jest tylko wprowadzenie poszczególnych rozwiązań, ale za nim idą konkretne kalkulacje finansowe, czyli skąd znajdziemy na to środki, jak je spożytkujemy i jakie przesunięcia na przykład w sferze socjalnej zostaną dokonane, tak? Albo już rozwiązania, które wszyscy popieramy, czyli progresja podatkowa i dzięki temu więcej na przykład środków na transfery socjalne. Natomiast mam wrażenie, że to jest właśnie ta odpowiedź, czyli szacunek i konkrety. Zamiast ogólnikowych wizji, zamiast szczucia i takiej polityki nienawiści. Z przykładów, to troszeczkę tutaj jakby zainspirowana jestem kampanią holenderskich zielonych w ostatnich wyborach parlamentarnych. Oni podskoczyli w ciągu 4 lat z 2% do 11%. Właśnie między innymi dzięki temu otwarciu i temu szacunkowi. Lider zielonych siadał do stołu także z zadeklarowanymi wyborcami partii nacjonalistycznych i rozmawiał z nimi jak z normalnymi ludźmi. Nie przerzucał się na argumenty, po prostu słuchał, co mają do powiedzenia i starał się ten ich strach, który powodował, że głosują na skrajnie nacjonalistyczną partię, w jakiś sposób zagospodarować. Oprócz tego pokazał właśnie określoną, pozytywną wizję, jakie mogą być rozwiązania, w tym rozwiązania finansowe, a co więcej nie atakował, zieloni tam nie atakowali, mieli po prostu pozytywny przekaz kampanii, a nawet jeśli zdarzało im się atakować ugrupowania neoliberalne, to nigdy nie atakowali socjaldemokratów. Znowu, ciężko mi się odnaleźć w tym, jak pozyskać głosy, w sensie, bo ja... Nie, jest to język. O język. Wpływy. O wpływie na rzeczywistość. No ja powtarzam jak mantrę, po prostu może jeszcze inaczej się odwołam, może bardziej po obywatele, znaczy w sensie w narracji obywatela, mianowicie no, mi bliższe jest to budowanie jednak poza strukturą państwa, znaczy albo budujemy nowe po Abramowskiemu, tak? W sensie Abramowski pisał o tych wszystkich rzeczach, albo zbudujemy nową konstrukcję gdzieś tam tego człowieka, albo będziemy mówić o tych kwestiach w ogóle związanych z strategiami, z jakimiś tam po prostu pomysłami, które są w ogóle poza jak gdyby. Nie nadaje się do tego tak naprawdę w konsekwencji panelu, bo ja mam takie wrażenie, że na przykład, nie wiem, macie ten, może jeszcze bardziej schodząc na dół, macie ten festiwal obywatela, zbieraliście na to po prostu pieniądze, kosztowało was 107 tysięcy złotych, przyszło mnóstwo ludzi, którzy przyszło posłuchać i tak dalej. Partii Razem mamy tutaj, która dostaje 4 miliony złotych, to jest generalnie dla nich to są żadne pieniądze, żeby tak naprawdę ten festiwal zorganizować i żeby zorganizować taki festiwali, czy przyjazdu takich festiwali po prostu po kraju, po takich rozmów tak naprawdę, można byłoby te dyskusje prowadzić w ogóle w tym trybie na podobne tematy, nie budować jak gdyby w ten sposób budujemy tak naprawdę, to jest moja wizja powiedzmy sobie odbudowywania tego społeczeństwa, czy odbudowania jak gdyby pewnej konstrukcji, która jest dla mnie w ogóle bliska, tak? Znaczy, bo ja nie chcę nikogo reprezentować, ja bym chciał, żeby to reprezentowali siebie ci lokatorzy czy pracownicy. My tylko i wyłącznie tak naprawdę daliśmy strukturę do tych rzeczy i staramy się jak gdyby opowiadać tam o tym, co się gdzieś dzieje w konsekwencji, tak jak teraz tutaj opowiedziałem o Amazonie, ale nie wiem, no w sensie nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale generalnie to próbuję... Na debaty, twoim zdaniem, subwencje? Na debaty? Nie wiem, wiem o tym, że macie mnóstwo pieniędzy i to jest kwestia... Że na pewno, jeżeli mówię o tym, że znowu w konsekwencji borykania się z pewną strukturą i borykania się z pewną debatą, no to po prostu mamy, albo mamy ta debata jest również o kwestii właśnie, mi się wydaje, że jednym z ważnych elementów jest po prostu właśnie pozyskiwanie
na to też jakieś tam pieniędzy. No, ja natomiast, my te rzeczy robimy, znaczy w sensie pewnie znacznie mniej niż obywatel, robimy te rzeczy za darmo tak naprawdę. Natomiast szczególnie wydaje mi się, że to parcie do władzy tak naprawdę to jest właśnie kwestia parcia, nie tylko właśnie kwestie pozyskania reprezentatywności, ale to jest generalnie też po prostu pozyskanie też pieniędzy. I teraz jest kwestia tak naprawdę, wolałbym po prostu porozmawiać w ogóle też na przykład o tym, jak te pieniądze dystrybuować w dół, bo to jest istotnym też elementem w ogóle tej takiej konstrukcji, przepraszam. Nasza perspektywa użyteczności języka aktualnie sprowadza się do tego, jak zorganizować pracowników, jak zwiększyć liczebność, jak upodmiotowić ich tak, żeby sami też zaczęli reprezentować swoje interesy, jak mój przedmówca mówić i bronić swoich praw, czy też mieszkańców. Ogranicza się do tego, czego skupia się na tym, że po prostu rozmawiamy z ludźmi o tym, co ich boli, co ich dotyczy, wchodzimy bezpośrednio do zakładów pracy, bezpośrednio się z nimi spotykamy, jesteśmy tam, gdzie ludzie pracują, tam, gdzie mieszkają, rozmawiamy, spotykamy się i nie traktujemy ich, co ważne, z poczuciem wyższości, nikogo nie nawracamy, nie pochylamy się nad ich losem, tylko rozmawiamy po partnersku, staramy się dojść do wspólnych wniosków. Czasami się różnimy, ale nie kłócimy się wtedy, nie reagujemy agresywnie, rozumiemy, że nie zawsze są to zbieżne poglądy, ale staramy się przekonać ich do swoich racji, no bo często jest tak, że jak słyszymy, że ktoś ma absolutnie inne poglądy na pewne ważne dla nas, pewien ważny dla nas sposób myślenia, no to jest ciężko to zaakceptować. Staramy się podejść do tego w taki sposób, że po prostu wiemy, że ludzie się różnią i staramy się ich przekonać do tego, co nam się wydaje słuszne, ale w taki sposób... Nie macie problemu, kiedy mówicie językiem praw pracowniczych, że sami pracownicy was na przykład nie rozumieją? Ja pamiętam rozmowę... Pamiętam jedną z rozmów ze związkowcem z inicjatywy pracowniczej. On mówił, że nawet tak niewielki związek, ale bardzo aktywny, część ludzi traktuje czysto usługowo, to znaczy przychodzi po to, żeby coś załatwić, a później sobie idzie. Więc to jest jakby problem tego, czy ludzie chcą mówić językiem wspólnego działania, językiem solidarności, takie słowo nieaktualne. Pierwsza kwestia jest taka, że wiele ludzi, o dziwo, młodych, nie wie, że w ogóle związki zawodowe istnieją, czy nie wiedzą, to nas zdziwiło strasznie, ale tak bezpośrednio w kontakcie w supermarkecie czy w butiku rozmawiamy z ludźmi i się dowiadujemy, że oni nie wiedzą, albo na przykład reagują jakoś tak dziwnym śmiechem, po prostu dziwią się, że ktoś w ogóle chce bronić ich praw. Że to jest w ogóle niemożliwe, że to chyba muszą gdzieś nagrać, czy coś, czy w ogóle to nie spotykali się z tym jeszcze nigdy i w ogóle są w szoku poznawczym, w ogóle nie znają tej idei niektórzy. Niektórzy znają tę ideę z TVN-u, gdzie widzą palące się opony i do tego ogranicza się ich postrzeganie związków zawodowych. No i wtedy po prostu skupiamy się na tym, żeby po prostu powiedzieć, kim jesteśmy, pokazać, że to jesteśmy my, to nie żadni, powiedzmy, smutni panowie z telewizora, tylko właśnie my, jak tu stoimy, pracujemy społecznie, tak samo jak ty, ciężko pracujemy na chleb, spotkaj się z nami, zaangażuj się, nie jest łatwo oczywiście, bo faktycznie, tak jak mówisz, wiele osób brakuje tego poczucia solidarności, wiele osób traktuje związki zawodowe usługowo, jest to duży problem. Udaje się go przezwyciężyć wtedy, kiedy pokaże się już pierwsze sukcesy, kiedy jest jakiś benchmark, jakiś sukces, kiedy pokaże się, że coś się udało, ale jest to praca z pewnością niełatwa i dużo, jakby myślę też, że to decyduje też trochę skala o tym, w sensie, że im jest więcej sukcesów, im jest większy zakład pracy, tym jest łatwiej, bo ci ludzie, którzy się jednoczą, widzą, że są wspólną grupą zawodową. Problem jest taki, że jest wiele małych zakładów pracy, gdzie zdecydowanie trudniej jest tych pracowników zorganizować, stworzyć poczucie solidarności. Natomiast też to, co powiedziałeś, ważny jest też język korzyści, bo związki zawodowe są też tym, co coś mają ludziom dawać. W sensie to nie jest tak, że ludzie przychodzą do związków, bo związki są po prostu fajne. Tak samo jak nie przychodzili przed wojną do pracowych związków zawodowych czy do PPS-u dlatego, że one były po prostu fajne, to dlatego też, że mieli różne określone korzyści, na przykład ze spółdzielnie, tak, czy na przykład po prostu wyższe płace, porozumienia zbiorowe, dodatki. Są rzeczy, które po prostu na czym ludzie korzystają i też staramy się podchodzić do tego pragmatycznie. Z jednej strony staramy się ludzi przekonywać ideowo, ale z drugiej strony wiemy też, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie, to jest jakaś grupa zapaleńców, którzy będą w związku zawodowych dla idei. Większość ludzi w związkach zawodowych jest dla osobistych korzyści i zdajemy sobie z tego sprawę, nie ma nic złego, bo od tego są związki zawodowe, żeby dawać ludziom coś konkretnego. Anna.
krótki ad vocem. Znaczy, to już w ogóle jest twój czas na odpowiedź na to pytanie. Dobrze, to dłuższe w takim razie. No bo jeśli chodzi o ad vocem, no to piękna praca, którą wykonujesz, głównie ze względów etycznych, moralnych i w ogóle wspaniała rzecz, ale nie będzie silnych związków zawodowych, które są w Polsce potrzebne, bez zmiany ustawy o związkach zawodowych, która może się odbyć wyłącznie na poziomie parlamentu, a więc na poziomie w sytuacji, w której zdobędą władzę siły polityczne, które uzgodnią pomiędzy sobą, że ta ustawa jest dobra, potrzebna i konieczna, prawda? Czyli to nie jest jak gdyby sposób na budowanie lewicy, sam udział, czy w ogóle taka organiczna praca w związkach zawodowych, chociaż fajnie by było, gdyby lewica przedstawiała się jako wrażliwa społecznie, jako ta, która uczestniczy w takim codziennym życiu. Problemem jest to, że jest kilka poziomów, na których powinniśmy uzgodnić nasze działania. Ja wcześniej mówiłam o tym, że potrzebny jest ten poziom aksjologiczny, potem mówiłam o tym, że potrzebny jest także poziom programowy, tak, żebyśmy ustalili, jak państwo, w którym żyjemy, możemy czy powinniśmy przekształcić, żeby ono potem dawało efekty, żeby system, jak gdyby, w którym działamy, system ekonomiczny, system społeczny, żeby działał w sposób, który wypełnia te wartości, jednocześnie jest efektywny, prawda? Dlatego, że efektywność działania takiego systemu społecznego jest konieczna. To jest podstawa w moim przekonaniu budowania lewicowego porozumienia. Wcale nie na zasadzie takiego sztucznego łączenia partii jak Zjednoczona Lewica, która startuje razem do wyborów. Właśnie nie, tylko na poziomie takim, w którym my jesteśmy w stanie uzgodnić pewne programowe, właśnie aksjologiczne, ale potem programowe priorytety, a na końcu także to, o czym mówiły dwie moje koleżanki, czyli język komunikacji, jaki jesteśmy w stanie przekazać te zmiany, tą propozycję, tą wizję społeczeństwu. Ten język komunikacji jest trzecim elementem, który jest niezbędny. Żeby to było w ogóle możliwe, a jest możliwe, to na przykładzie partii Razem, która jest wykluczana, jest partią, która uzyskała znaczący jednak wynik wyborczy i jest wykluczana z debaty publicznej wszędzie przez te mainstreamowe media, zarządzane przez osoby związane kapitałowo po prostu z siłami politycznymi, bo to po prostu tak jest, to jest związek polityczny pomiędzy kapitałem a polityką, który musimy rozbić, który nie dopuszcza do głosu ani Obywatela, ani Razem, ani Zielonych, prawda, ani Ikonowicza, chyba że bardzo ostro mówi, wtedy troszeczkę na innej zasadzie, jak gdyby jest do mediów mainstreamowych zapraszany. Te media mainstreamowe da się pokonać i to pokonanie tych mediów jest niezbędne, bo nie łudźmy się tutaj, jak tutaj siedzimy, że tylko tą pracą organiczną, u podstaw, obecnością tam, gdzie to jest potrzebne, damy sobie radę ze zmianą tego systemu, czyli to, co powiedziałem na przykład w sprawie związków zawodowych, zmianą konkretnej ustawy, prawda? Tą ustawę musimy załatwić po prostu w parlamencie. I żeby do tego parlamentu się dostać, trzeba pokonać pewną barierę mediów mainstreamowych. Można wykorzystać i należy wykorzystać internet, dlatego że to jest osobna sieć, która działa na zasadach, rzeczywiście można wiele rzeczy zrobić, ale też niezbędne są do tego jakieś pieniądze, prawda, żeby tą działalność w internecie uporządkować, prowadzić we właściwy sposób, mieć, jakby wspomagać tych ludzi, którzy tym działalnością w internecie się zajmują, tylko że najpierw musi być ta wizja, program i tak dalej, to wszystko po kolei, co pokazywałem od góry, ale niezbędne, żeby wygrać wybory w 2019 roku, w tym sensie, żeby poważna lewicowa siła dostała się w sposób poważny do parlamentu, w moim przekonaniu potrzebne jest wspólne działanie i także wykorzystując media mainstreamowe. Kiedy media mainstreamowe zaczynają działać? To jest tak jak te trzy dni razem, prawda, przed wyborami, kiedy Zandberg wystąpił, prawda, w debacie telewizyjnej i okazało się, że wszystkie media są zainteresowane. Dlatego, że te media zainteresowały się w momencie, kiedy zobaczyła, jest jakaś siła
pojęcie tej siły, że jest jakaś siła, która może coś zdziałać, która może coś zrobić, wtedy oni jakby wzięli się za odpowiedź na pytanie, to czym jest ta, sekundę jeszcze, już kończę, czym jest ta siła, prawda? I teraz bez jakiegoś zjednoczenia funkcjonowania, bez zjednoczenia lewicy na jakimś poziomie, tych ludzi, którzy te wartości, ten program jak gdyby uznają, taka siła się nie pojawi. Żeby ona, jak ona się pojawi, wtedy mamy szansę jak gdyby zwyciężać wybory. I to jest niezbędne do tego, żebyśmy w ogóle mogli mówić o jakiejkolwiek zmianie lewicowej. Dziękuję za to. Ja przepraszam, ale kategorycznie się nie zgadzam właśnie z tą wizją postrzegania sfery publicznej, ponieważ to właśnie nas, to jest właśnie coś, czego po prostu nienawidzę w polityce. To znaczy, to jest myślenie cały czas centralistyczne, to jest myślenie w kategoriach po prostu tego, że jak nic nie pokazało w telewizorze, to po prostu to mamy gówno do powiedzenia. Jeżeli nie pokażą nas w telewizorze, to nie wygramy wyborów. Ja po prostu, sorry, ale no właśnie, a ja uważam, że jest zupełnie inaczej. No dobrze, to ty możesz mówić swoje też z perspektywy Warszawy. Ja siedzę w Poznaniu i naprawdę, jeżeli po prostu chodzi o kwestie związane z jakimikolwiek problemami, które się dzieją w Poznaniu, nie mam żadnego problemu dostania się do mediów mainstreamowych, nie mainstreamowych, jakich po prostu chcę. Mamy tych ludzi po prostu, którzy chcą, bo dziennikarze mają też do siebie po prostu to, że piszą, ponieważ muszą wyrobić wierszówkę tak naprawdę, więc jeżeli jest jakaś eksmisja, jeżeli jest sytuacja podbramkowa w danym zakładzie pracy. Jeżeli jest sytuacja, nie wiem, tam powiedzmy sobie dotycząca, nie wiem, czegokolwiek w sferze publicznej, w której powinna być, nazwijmy to tam lewica aktywna, to jeżeli jesteśmy aktywni w tej sferze, to po prostu dziennikarze przyjdą i będą po prostu robić, a jeżeli będą robić, jeżeli się wypowiadać na ten temat, to w konsekwencji te rzeczy przejdą do dyskursu publicznego i będziesz miała możliwość reprezentowania kogokolwiek tak naprawdę. A póki co to jest w ogóle cały czas atmosfera właśnie tego Zandberga, znaczy oczywiście, którego cenię za stare czasy, że gdzie po prostu właśnie jest próba dokoptowania się do debaty, kiedy są te wszystkie gwiazdy i wtedy zabłyśnięcia jeszcze bardziej niż ta gwiazda. A generalnie to nie jest w ogóle całkowicie sprzeczne, powinniśmy całkowicie to odrzucić po prostu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi jako ekonomista, po prostu całkowicie odrzuca i kwestionuje w ogóle te zasady gry. Dwa zdania o ustawie związku zawodowym. Maciej, Justyna, Adwocem i Piotr. Trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która rząd Prawa i Sprawiedliwości razem z partnerami społecznymi, czyli OPZZ, Solidarnością, Forum Związków Zawodowych z pracodawcami właśnie uzgadniają nową kodyfikację prawa pracy. Będzie kodeks prawa pracy indywidualnego i zbiorowego. Wszystko dużo wskazuje na to, że ustawa o związkach zawodowych, przepisy dotyczące związków zawodowych będą dużo bardziej korzystne. I jednocześnie osoby, które są na śmieciówkach, będą włączone również ustawowo możliwość działania uczestniczenia w procedowaniu związków zawodowych. Okej. I proszę jeszcze ostatni. Nie, kropka. Okay. Nie. To ja chciałam powiedzieć, że to, co powiedziałeś, w ogóle nie kłóci się z tym, co powiedziała Ania. To znaczy to, że załatwia to PiS, nie oznacza, że nie jest to załatwione w parlamencie. Ale chciałem dokończyć, to nie pozwolono mi już. Okej. Odnośnie tego, co padło tutaj o gwiazdorstwie i o telewizji, wcześniej jeszcze o subwencji. To znaczy, też byliśmy przekonani, że jak będziemy dużo rzeczy robić w terenie i będziemy jakby wychodzić naprzeciw różnym inicjatywom i wychodzić i robić różne rzeczy, to media przyjdą i o nas napiszą. Niestety Piotr Rzymnicki pracuje tylko w gazecie w Poznaniu i oczywiście, że mamy w gazecie w Warszawie różnych naszych fajnych dziennikarzy, którzy przyjdą. Znaczy, to polega problem, no. Nie jest to prawdą, natomiast... Jak nie jest prawdą? No, ja jestem nie, z Poznania, więc znaczy, no, ale no to jest nieprawda, bo Federacja Anarchistyczna w Poznaniu z Razem akurat bardzo fajnie funkcjonuje. Więc ja bym chciała, żebyś mi pozwolił skończyć zdanie, bo to jest bardzo niefajne, ja nie przerywam ci. Natomiast przede wszystkim to tak to nie działa, że jeżeli robisz fajne rzeczy, jeżeli działasz w różnych miejscach i interesują cię różne problemy i próbujesz te problemy pokazać, tak, żeby media przyszły i je pokazały, to tak nie działa. To znaczy, świat mediów nie jest światem zobiektywizowanym. To nie jest tak, że to, co oglądamy w gazecie, czytamy w gazecie, albo to, co oglądamy w telewizji, to jest to, co się wydarzyło. Ta optyka, którą przedstawiasz, jest jakoś absurdalnie naiwna. Tak? Znaczy, twierdzenie, że mamy w mediach odwzorowanie rzeczy, które się dzieją na ulicy i że jeżeli ktoś przyjdzie i zablokuje eksmisję, to przyjdzie telewizja i to pokaże. Otóż nie, nie zawsze. Byłam na bardzo wielu eksmisjach, na których na blokadach eksmisji, na których żadnej telewizji nie było. Owszem, to czy telewizja przyjdzie, jest
od tego w dużej mierze zależy, czy ta blokada będzie skuteczna. Ale to nie jest tak, jest że od prawda. Tego, czy ja przyjdę na blokadę, będzie zależało to, czy te pokażę telewizję. Jest bardzo wiele wydarzeń, bardzo wiele różnych ruchów, które w ogóle mediów nie obchodzą i które media w ogóle nie pokazują. Co więcej, media publiczne na przykład w kampanii wyborczej w 2015 roku przeznaczyły na pokazywanie partii Razem 8 sekund. I to nie świadczyło, nie było świadectwem tego, że partia Razem w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej albo Prawa i Sprawiedliwości niczego nie robiła, ponieważ w przeciwieństwie do tych ugrupowań mamy nieprawdopodobnie, jakby, że tak powiem, aktywny aktyw, tak? Znaczy w Warszawie czasami mają dwie pikiety dziennie. Mamy bardzo dużo działań, które są właśnie oddolne, które przychodzimy z nimi pogadać i tak dalej, których w ogóle nie pokazują media. I szczerze mówiąc, po prostu tak mnie to wścieka. Taka kompletna naiwność i przekonanie, że media odwzorowują rzeczywistość. Media, które reprezentują konkretny kapitał, za który reprezentują konkretne interesy polityczne, które przyjdą i cię pokażą, bo jesteś ciekawy. To jest kompletna nieprawda. To powiedz, dlaczego w Poznaniu to działa. Anna Grodzka, Piotr Ikonowicz. Piękną działalność w Poznaniu i nie tylko. Naprawdę federacje wasze wykonują, tylko tyle, że pytanie jest takie, czy w jakikolwiek skuteczny dla zmiany świadomości społeczeństwa, które jednak potem kiedyś idzie i głosuje na konkretne partie wyborcze. Pytanie, czy tak wielu aktywistów rzeczywiście anarchiści do siebie przyciągają, że ten ruch jest tak ogromny, że za chwilę będzie jak gdyby stanowił realną alternatywę do realnej polityki, która się odbywa, chcemy czy nie w tym kraju. Jeżeli mamy w konsekwencji... Ja znowu muszę odpowiedzieć Ani, bo Ania właśnie mogła się nam powiedzieć, że mnie pokazują w telewizji, bo ja głośno przyjdę. A więc trzeba powiedzieć, że mnie dlatego pokazują w telewizji, że my bardzo dużo działamy. I to działanie jest dokumentowane, ale robimy to już od tak wielu lat, że przyzwyczailiśmy media, że jeżeli jest problem związany z reprywatyzacją, z wyzyskiem, z mobbingiem czy czymś innym, to oni jakby nas zapraszają, bo wiedzą, że my się tym zajmujemy. Występujemy też trochę w roli takiej strony i ekspertów, również dlatego, że mamy bardzo słaby ruch związków zawodowych. Mi brakuje w mediach jakiegoś charyzmatycznego gwiazdora związkowego, który będzie bronił interesu ludzi pracy, bo po prostu świat pracy ma zakrzyżowane usta, bo wy chodzicie gdzieś tylko za łukami, bo tam honor, a w telewizji nie honor. Zacznijcie się pchać. Moja propozycja, zacznijcie się pchać. I teraz chodzi mi o to też, że tutaj mamy dwóch dyskutantów. Obaj są ze związków zawodowych i obaj nie chcą mieć nic do czynienia z lewicą, więc nie bardzo wiem, dlaczego biorą się w takiej debacie. Będzie tu jakaś pomyłka organizatorów, bo nic nie chcą mieć do czynienia z lewicą. Bo dlatego to jest bardzo trudna rozmowa. Myślę, że nie chcemy nakręcać spirali agresji absolutnie, dlatego zadamy jeszcze pytania o bardzo ważną sprawę. Ja cię tylko dokończę wypowiedź. I teraz, jeśli chodzi o mechanizm działania. No mechanizm działania jest taki, że trzeba odnieść tyle sukcesów w polu, żeby po pierwsze zbudować dużą organizację, a po drugie, żeby zbudować mit założycielski formacji lewicowej. Ten mit założycielski to nie są tylko blokady eksmisji, ale to są również rozwiązywanie problemów lokalnych. Tak jak w dużej mierze udało się Biedroniowi stworzyć ten mit, że lewica, czy lewicowy prezydent może coś na korzyść zmienić, niezależnie jak byśmy jego rządów oceniali. Ja opowiem o jednym konkretnym przypadku, żeby już tego ciągle nie ogólniać, a tylko Ryszardowi sobie powiedzieć, że dla mnie socjalizm to jest system, w którym nie rządzą pieniądze, tylko ludzie. A jaki będzie ten ustrój, to od tych ludzi zależy. I gdybym ja dzisiaj, oczywiście, że musimy szkicować, my nie pójdziemy do wyborów z programem antykapitalistycznej rewolucji i obalenia systemu, bo wiemy, że świadomość społeczna nie jest dojrzała do takiego komunikatu. I ja w mediach, gdzie wam często nic takiego nie opowiadam, tak? My oczywiście musimy używać języka reformizmu, a jeżeli ja w naszym gronie pytam, czy jesteśmy antykapitalistami, to znaczy, czy uczciwie wiemy, jaki mamy stosunek do tego systemu, to dlatego, że nawet jeżeli jednym z etapów jest tak zwany program częściowy, to musimy wiedzieć, gdzie jest biegun północny, w jakim kierunku zmierzamy, bo nasza strategia nie może być tylko taktyką, prawda, że do wyboru, tylko co dalej, czyli musimy wiedzieć, jak kształtować świadomość, żeby ona wreszcie dojrzała do tego, żeby ten system, który jest szkodliwy dla człowieka i przyrody, odrzucić. I tutaj ten konkretny przykład. Otóż przyszedł do mnie facet
mniej więcej dwumetrowy, barczysty, rolnik i się rozpadał. Przyszedł po pomoc. Ósemka dzieci, burmistrz przehandlował jego działkę na obrzeżach Szlemborka deweloperowi. No i on traci wszystko, no bo jak wyrzucą go do socjalu blogu, to raczej z pod bloku traktorem pole wyjeżdżał nie będzie, ośmioro dzieci trzeba utrzymać. Pojechaliśmy, zmusiliśmy burmistrza do ustępstwa, dał inną działkę, przesunie te swoje gospodarstwo, ale będzie miał tutaj. I jaki jest efekt? Facet założył kancelarię sprawiedliwości społecznej, powołał koło SS, otworzył biuro, pomaga, uratował już kilkanaście rodzin. Skutecznie działa i jeszcze wspiera, dojeżdżają z Lęborka do Pekinu, do Gdyni i wspiera lokatorów w Gdyni, gdzie ludzie z Lęborka otwierają oddział RSS-u i biuro RSS-u i Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej w Gdyni, żeby wesprzeć społeczeństwo. To są konkretne rzeczy i to jest chłop, i to jest chłop, tak? Czyli mamy kolejne wejście w kolejną grupę społeczną. My musimy odejść od myślenia, jak rozwiązywać problemy różnych grup społecznych, a musimy przejść do myślenia, jak te grupy społeczne organizować. W tym jeszcze tylko kropka. Jest jeszcze jedno zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Mieliśmy osobny panel Kobiety, kapitalizm, polityka. Tam wiele powiedziano o miejscu kobiet i w patriarchalnym społeczeństwie, i w kapitalizmie, który no, jest w bardzo bliskich relacjach ze światem patriarchatu. Czarny protest to jest stosunkowo niedawne wydarzenie. Myślę, że w tym panelu jednak także powinniśmy powiedzieć o kwestii feministycznej. Przepraszam, że może nie jest to zbyt szczęśliwe określenie. I proste pytanie, czy dla was czarny protest był ważny? Czy czarny protest ma przyszłość? Czy jest w stanie wywołać jakieś procesy społeczne? Czy też był jednym z wielu wydarzeń w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Zacznę od Małgorzaty. Czarny protest miał ogromne znaczenie. I tutaj też potwierdza się ta teza, że no nie tylko aspekt jakby ekonomiczny odgrywa rolę. Czarny protest był w dużej mierze związany z tak zwanym aspektem obyczajowym, a ponieważ był właśnie blisko, tak, bo dotyczył osobiście milionów kobiet, a także ich partnerów, to po prostu miał wielki oddźwięk. To na pewno był taki no, czynnik, tak, przeciwko planowanym działaniom Ordo Iuris. Na pewno było wiele wcześniejszych akcji, czy Ratujmy Kobiety, czy różne manifestacje, które doprowadziły do tego wielkiego wyjścia na ulicę. Natomiast jak to się przełoży? Jest ogromna energia i po raz pierwszy coś takiego wydarzyło się w Polsce, że tak tłumnie po 1989 roku ludzie wyszli na ulicę w jednej konkretnej sprawie. To pokazało, że paradoksalnie, tak, za każdym razem jak PiS jest u władzy i wprowadza albo ma plany wprowadzenia czegoś bardzo restrykcyjnego, to budzi się to nasze społeczeństwo obywatelskie. Jest ono skupione wokół jednej konkretnej sprawy, natomiast na nowo otwiera dyskusję. Pamiętajmy, że było referendum dotyczące niezaostrzania ustawy antyaborcyjnej, 2 miliony podpisów, Sejm je przemielił, no i wprowadził jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych. I na lata ta dyskusja na temat praw kobiet, praw reprodukcyjnych kobiet po prostu w Polsce zamarła. Dla młodych kobiet, które gdzieś tam wchodziły w przestrzeń publiczną, było oczywiste, tak, że aborcja jest dopuszczalna w trzech aspektach, tego nikt nie może nam zabrać, natomiast jest to coś, co jest super i tego nie powinniśmy zmienić, a jakby niektórzy powiedzieli, trzeba to jeszcze wpisać do konstytucji. Natomiast dzięki czarnym protestom na nowo ta debata rozgorzała i kwestia pełni praw reprodukcyjnych dla kobiet powróciła do debaty publicznej. Sama słyszałam, jak wiele kobiet, które wcześniej uważało to rozwiązanie miłego kompromisu za właśnie kompromisowe i dosyć dobre, powiedziało, że nie miało wcześniej pojęcia, że istnieją w ogóle inne możliwości prawne i nie miało pojęcia o podziemiu aborcyjnym, o tym, że rzeczywiście pozbawianie kobiet prawa do opieki medycznej to jest no, traktowanie jak obywatelki drugiej kategorii.
Więc paradoksalnie te zapędy Ordo Iuris, zapędy PiSu wyzwoliły tę energię społeczną. Ja mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana. I widać, że wiele ruchów, które się ukonstytuowały, albo też partii politycznych, które mają w program wpisane równość kobiet i mężczyzn, ten temat dalej ciągnie. I mam nadzieję, że z biegiem lat i z kontynuowaniem tego tematu świadomość właśnie potrzeby zmiany ustawy antyaborcyjnej i poparcie dla jej liberalizacji i nadania kobietom pełni praw obywatelskich będzie możliwe, między innymi dzięki temu. No, pytanie, które za to pozostaje po proteście kobiet. Na ile to był ruch społeczny i obywatelski, na ile polityczny? Według mnie to był przede wszystkim ruch obywatelski tysięcy kobiet i to trzeba ogromnie doceniać. Jak to się przełoży na kształt przyszłej sceny politycznej? To ciężko przewidzieć, dlatego że tak jak my siedzimy tutaj w ramach różnych środowisk lewicowych, anarchistycznych, niby mamy wspólną wizję przyszłości, ale cały czas gdzieś są jakieś niesnaski, przytyczki i dopowiadanie, dogryzanie sobie. Tak samo niestety zadziało się z tym ruchem kobiecym. Mieliśmy ruch kobiecy, który działał od wielu, wielu lat, efektywnie, jednak na mniejszą skalę. I pojawił się ten ruch masowy, świeża krew, mniej zinstytucjonalizowana. No i teraz pytanie, jak tę świeżość z tym doświadczeniem połączyć i jak przełożyć to na jakąś realną zmianę, tak? Być może nowy projekt ustawy liberalizującej obywatelski, tym razem tworzony przez jeszcze szersze grono środowisk niż tylko Ratujmy Kobiety. Co zrobić, aby uczestniczki czarnych protestów zechciały kandydować w wyborach na różnym szczeblu, bo to będzie ogromna waga, tak? My mówimy o prawach kobiet na poziomie narodowym, ale pamiętajmy, że one są też na poziomie lokalnym w dużej mierze. Więc no teraz duża jakby odpowiedzialność spoczywa na głównych organizatorkach tych czarnych protestów w różnych miastach i miasteczkach w Polsce. Jakie podejmą kolejne kroki? My natomiast jako partie polityczne, czy bardziej sformalizowane ruchy działające na rzecz praw kobiet, powinniśmy wspierać, kibicować, służyć radom, służyć infrastrukturą, uczestniczyć w debacie, natomiast według mnie niczego nie narzucać i pozwolić, żeby ta energia z wielkich protestów społecznych przekierowała się na bardziej takie instytucjonalne działanie, natomiast na warunkach, które uczestniczki czarnych protestów same ustawią. Dziękuję. Proponuję od Ryszarda do Piotra. Tak po kolei. Mam nadzieję, że mogę bardzo krótko i powiem tak, te protesty były niespodziewanie szerokie i niewątpliwie zrobiły wrażenie. Jaki będzie ich rezultat w długim okresie, ja także bym się nie poważył, żeby przewidywać. Generalnie myślę sobie, że tutaj stoimy przed pytaniem, gdzie znaleźć się na tej linii kontynuacji od moim zdaniem absurdalnej pozycji tak zwanych obrońców życia, którzy mówią, że dziecko jest od chwili poczęcia i nic jest niemożliwe i nawet z gwałtu, nawet dziecko zdolnego życia ma być donoszona ta ciąża. Ale jest drugie ekstremum, które też mnie nieraz troszeczkę niecierpliwi, nie wiem, nie traktuję go tak samo, ono nie jest symetryczne, ale to drugie ekstremum mówi mi brzuch, moja sprawa, nikomu nic do tego. Był krótko, była ustawa, mogę się tym poszczycić, że to była ustawa o Unii Pracy, która obowiązywała dosłownie przez kilka miesięcy, która przewidywała zasadę taką wzorowaną troszeczkę na wzorcu niemieckim, mianowicie decyzja ostateczna o przerwaniu ciąży należała do kobiety, ale kobieta miała obowiązek przeprowadzenia swego rodzaju rozmowy z takim ciałem, które było powoływane. Jak mówię, że to było wzorowane na niemieckim rozwiązaniu, to jest paradoks pewien, ale te rozmowy w Niemczech często i wydawanie tych potwierdzeń, że ta rozmowa się odbyła, odbywały się w kościołach. I niestety to nasz papież usunął taką możliwość w tych kościołach. No ale tą ustawę uznał za niezgodną z artykułem 2 Konstytucji, który brzmi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Na podstawie tego artykułu Trybunał Konstytucyjny uchylił tę ustawę. C
co jako żywo jest także trochę przyczynkiem do tego, jak ocenić Trybunał Konstytucyjny i to, jaki powinien być zakres jego możliwego działania. Czy ja tutaj odpowiem Ryszardowi, że zasadniczo, kiedy kobieta decyduje się na wyjazd do, na Słowację, to nie musi rozmawiać z żadnym psychologiem. Zasadniczo, kiedy decyduje się na kupno tabletek Women on Web, również nie potrzebuje. I zasadniczo nie jest tak, że państwo jest w stanie usankcjonować tego typu rzeczy, jakby, ale to już nie ważne. Czyli nie chcę też wchodzić, żebyśmy tutaj zaczęli rozmawiać w ogóle o kwestii prawa do aborcji. Chciałabym, żebyśmy pogadali o czarnym proteście, który moim zdaniem dla lewicy w ogóle oznacza tyle, że te czasy, w których różni chłopcy i mężczyźni w mediach społecznościowych i na spotkaniach na żywo tłumaczyli mi, że lud nie zaakceptuje złych, radykalnych postulatów kobiecych, że oni powinni zrozumieć, że czasy męskiej szatni na lewicy skończyły się i że ten lud właśnie i te osoby, do których po które chcemy sięgać, które chcemy, żeby one z nami działały, żeby z nami walczyły o jakąś lepszą przyszłość, żeby z nimi jakby próbować budować ruch, to są w ogromnej większości kobiety, że kwestia praw reprodukcyjnych, jak to jakby się nazywa profesjonalnie, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to określenie nie dla wszystkich zrozumiałe, ale że kwestia prawa do przerywania ciąży, ale też kwestia prawa do dostępnej antykoncepcji, do godnego porodu, że to są kwestie najbliższe ciała, że to są kwestie bytowo-fizjologiczne, że są absolutnymi prawami człowieka i że nie, są nieusuwalne. I że jeżeli za daleko się pójdzie w tym, żeby połowę społeczeństwa dręczyć i torturować, co się dzieje dzisiaj, tak? Znaczy doktor Hazan dręczy i torturuje swoje pacjentki, to one wyjdą na ulicę i będą 10 razy bardziej wściekłe niż ogromna demonstracja związków zawodowych, tak? To znaczy, że to jest grupa, która jest kobiet w Polsce, jest grupą nieprawdopodobnie uciskaną w sposób fizyczny, w sposób fizycznej krzywdy, którą się zadaje teraz i dzisiaj milionom kobiet w Polsce na różnych poziomach, tak? I mówię na równoprawie do przerywania ciąży, ale tak jak, nie wiem, no zniesienie standardów opieki okołoporodowej, które już były fatalne, tak? Fakt, że próbuje się dopchnąć do 10 dzieci w żłobkach, w związku z tym ileż kobiet będzie się obawiało, żeby zostawić swoje dziecko w żłobku. To jest jakby ilość problemów, czy liczba problemów, które nawarstwiły się i doprowadziły do tego, że kobiety się potwornie wkurzyły i wyszły na ulicę, jest bardzo duża i myślę, że przekracza kwestie w ogóle związane z przerywaniem ciąży. I bardzo bym się chciała zgodzić z tym, co powiedziała Gosia też, znaczy, że coś się zmieniło na wektorze tego, w sensie do tej pory cały czas prawica szła mocnym szturmem. Z roku na rok liczba osób, które opowiadają się za liberalizacją obecnej ustawy malała. Teraz to zaczęło rosnąć. Znaczy, te czasy już minęły. Te czasy, w których dawałyśmy się terroryzować. I mam ogromną nadzieję, oczywiście, że to był jednorazowy, tak ogromny wybuch, tak? Ale weźmy pod uwagę, o ile więcej było kobiet na manikach w tym roku, weźmy pod uwagę, jak dużym wydarzeniem był Międzynarodowy Strajk Kobiet. Weźmy pod uwagę, jaką ogromną inspiracją były Polki dla Amerykanek, dla wielu innych, natomiast Międzynarodowy Strajk Kobiet w kwietniu to była międzynarodowa impreza pierwsza tego typu, która była inspirowana czarnym poniedziałkiem, strajkiem kobiet. Znaczy regularnie okazuje się, że gdzieś jedziemy za granicę jako razem i okazuje się, że zapraszają nas na rozmowę o czarnym proteście. Lewica włoska, irlandzka, francuska, tak? Że jakby to jest ewenement, że coś takiego się wydarzyło i że Polki okazały się takie super, że potrafiły coś takiego zrobić. I myślę, że to powinno tak, przede wszystkim mówię, jeżeli chodzi o przyszłość lewicy, bo o tym gadamy, to myślę, że to jest czarny protest, jego sukces powinien pokazać wszystkim smutnym kolesiom z lewicy, którzy tyle lat nie chcieli się posunąć i tyle lat uważali, że wszystko to, co nas dotyczy, jest mniej ważne. A ja to doświadczałam w wielu organizacjach, do których należałam i w wielu ruchach, do których należałam, w których mówiono mi, że moje prawa są mniej ważne, że to kogoś zniechęci, że jest jakiś konserwatywny lud, który nie chce słuchać tego, jak ja mam mieć prawa jako kobieta, że te czasy już są za nami. Dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że w 1993 roku udało mi się w Unii Pracy przeforsować zasadę suwaka. Byliśmy akurat pierwsi w tej sprawie.
tego nie robił. Myślę sobie jednak, że trzeba uważać, żeby nie przekroczyć granicy śmieszności. Jak czytam wywiad z swoją koleżanką w Gazecie Wyborczej, która mówi, ja ona się nazywa, no nie pamiętam, jest od edukacji, od... która mówi, że jak jest u nas dyskusja i nie ma zapisanych w kolejności kobiet, nie wypada w kolejności, kobieta, to i tak zabiera głos niezależnie od tego, kiedy się zapisała. Myślę sobie, że trzeba patrzeć na ten proces z uwzględnieniem punktu wyjścia, punktu widzenia jakiegoś stadium, który w Polsce istniał, który jest związany między innymi z katolickim charakterem tego kraju, etc., etc. Ten proces powinien być forsowany z pewnym umiarem. Marek? Daj głos najpierw kobiety. Znaczy ja tutaj nie będę, musiałbym powielać to, co mówiły moje koleżanki, więc jakby proszę przyjąć, że się z nimi zgadzam. Natomiast chcę zwrócić uwagę na ten polityczny aspekt tego czarnego protestu. Mianowicie on przechylił szalę polityczną właśnie w sprawie praw kobiet i w ogóle równości praw osób, które w pełni, tą pełnią praw w Polsce cieszyć się nie mogą. Przechylił tak na tą stronę, która jest przeciwna PiS-owi w tej chwili, przez co PiS nieco traci. Myślę, że centrum, prawicowo-konserwatywne centrum PO i okolice również jak gdyby będą miały mniej odwagi do prezentowania takiego kostycznego stanowiska w tej sprawie, więc to na pewno dla kobiet no, rokuje dobrze. Natomiast cała chyba lewica, w szczególności nowa lewica, no, kwestia jest tylko taka, żeby to przekazać dobrze, że ta nowa lewica jest za równością praw kobiet, za prawem kobiet do wyboru, bo niczego to nie zmienia w nas, tak? We mnie niczego nie zmienia, tak? To znaczy naszego stanowiska. Ważne, żebyśmy pokazali, że byliśmy, jesteśmy i będziemy po stronie kobiet. Marek? Nie ma co dyskutować z tezą, że żadny protest miał znaczenie społeczne. Natomiast jakie będą jego skutki polityczne, trudno powiedzieć. Czytałem wywiad z profesorem Fedorukiem, który mówił, że podał przykład w pracy, że początkowo faktycznie dla ruchów lewicowych poparcie rośnie przy tego typu protestach, ale później niestety wyborcy, wyborczynie wędrują w stronę ugrupowań liberalnych gospodarczo. Natomiast też nie jestem politologiem specjalistą i nie jestem w stanie jakby przewidzieć i pokusić się o to, jak będzie w przyszłości. No z pewnością można powiedzieć, że jeśli chodzi o środowisko, znaczy jeśli chodzi o uczestniczki czarnego protestu, z pewnością te osoby protestujące miały różne poglądy na sprawy społeczno-gospodarcze i tak samo osoby, które mają poglądy socjalne, społeczno-gospodarcze też mają bardzo różne poglądy i różnie patrzą na czarny protest. Ja uważam, że oczywiście protest miał bardzo ważny, to był bardzo ważny element tego, co się ostatnio wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o takie gdzieś tam generalnie moje stanowisko, to od wielu lat tak naprawdę gdzieś tam zwracamy uwagę na to, że jeżeli patrzeć na ten taki męski czy maskulinistyczny po prostu sposób widzenia polityki i tak dalej, no to on jest bardzo mocno dominujący i ta scena polityczna jest zdominowana po prostu, powiedzmy sobie, przez ten sposób myślenia w ogóle o polityce i tak dalej. Więc generalnie, jeżeli mówimy o lewicowości, powiedzmy sobie, jako takiej, to uważam, że właśnie to jest przestrzeń, która powinna być dyskutowana, która powinna być elementem w ogóle debaty na maksa, na poważnie. To nie tylko i wyłącznie w sferze związanej z kwestiami reprodukcyjnymi, ale generalnie wpływu na przestrzeń polityczną, publiczną, bo my,
czy robiliśmy to z inicjatywą pracowniczą na wielu, wielu kwestiach, czy żłobków, czy na przykład robiliśmy dosyć poważną debatę wokół stadionów, które były budowane na rok 2012, mianowicie, że to jest jednak polityka i pomysł, sposób myślenia w ogóle skupiony na jednej z, powiedzmy sobie, połowie społeczeństwa, tak? Znaczy, mówiliśmy o tym, robiliśmy jakieś badania, próbowaliśmy jakieś te rzeczy pokazywać, natomiast więc to jest jedna rzecz, więc ja uważam, że ten czarny protest był ważnym elementem. Uważam, że ta polityka do czarnego protestu, ona jak gdyby w naszych działaniach, w sensie anarchistów czy związkowców była, istniała wcześniej, próbowaliśmy jak gdyby te rzeczy naświetlać na wielu, po prostu wielu kwestiach. Natomiast jedna rzecz taka, którą bym zauważył, to jest po prostu to, że robiliśmy jakieś tam badania w ogóle w kontekście, bo liczyliśmy na to, że po prostu tak naprawdę kobiety jako takie reprezentują zupełnie inny sposób myślenia o przestrzeni publicznej, jak gdyby to jest zupełnie właśnie taki elektorat bliższy w ogóle, powiedzmy sobie, temu sposobowi myślenia, nie wiem, takiemu, powiedzmy sobie, lewicowym, tak? Natomiast okazało się, że z badań, które były tam przeprowadzone w kontekście polityki imigracyjnej, czy jak to było powiedziane dzisiaj, azylowy w ogóle, się okazało, że gdyby ta kwestia kobiet, liczyłoby się na to, że tak naprawdę również w tej przestrzeni będą kobiety gdyby po stronie nazwijmy to takiej lewicowej, postępowej, otwartej. Natomiast się okazało, że jednak te rzeczy są nieprawdą, w sensie kobiety są bardzo mocno po stronie, udało się jak gdyby prawicy złamać tą sferę i kobiety opowiadają się w dużym stopniu tak naprawdę przeciwko polityce imigranckiej. Więc generalnie to są takie rzeczy, które oczywiście ta sfera po prostu powinna być dyskutowana. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Myślę, że na zupełnie, jak gdyby zupełnie osobny panel, no, ale rozumiem, że to się jak gdyby rządzi zupełnie innymi prawami. Ja zacznę od tego, że rzeczywiście zgadzam się z Justyną, że lewica nie może iść na pewne kompromisy. Sprawa kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie to nie jest kwestia obyczajowa, tylko klasowa według nas. Dlatego pisząc tekst o Hazan wcielenie szatana, za którym miałem wyrok nawet więzienia w zawieszeniu, potem wyrok drugiej instancji z Wadozony, ale poszliśmy do Strasburga, także tutaj walczymy. Byliśmy w Toruniu na manifie, bo tam jeszcze była ta sprawa winnicy i poszliśmy z takim komunikatem i naprawdę około 800 uczestniczek i uczestników tej manify skandowało feminizm socjalny, nieliberalny, bo trzeba pamiętać, że Nowoczesna bardzo próbowała się podjąć w ogóle liberalnie, chcieli na tym zarobić, bo dla nich te kwestie obyczajowe to jest okazja, żeby być, trochę bardziej się umasowić, żeby się trochę bardziej uwiarygodnić. Nawiążę jeszcze może do sprawy imigracji i sprawy właśnie owej takiej lewicowej bezkompromisowości w takim sensie, bo my musimy jednak emanować pewnym całościowym światopoglądem. Nie możemy wybiórczo być lewicowi, a wybiórczo być prawicowi. Otóż niedawno był w Warszawie szczyt NATO, no i niestety byliśmy osamotnieni, byliśmy jedynym ugrupowaniem na lewicy, które wspólnie z ruchem pokojowym z całego świata i z całej Europy zorganizował konferencję i zorganizował demonstrację przeciwko polityce NATO, przeciwko temu, co spowodowało kryzys azylowy, tak? Czyli niszczeniu tych kolejnych krajów muzułmańskich przez nas, przez naszą koalicję, przez sojusz, który zawarliśmy. W ogóle nie wyobrażam sobie takiego pojęcia jak lewica proatlantycka, chociaż można uczynić pewną analogię. Pamiętam, jak młodzi socjaliści prowadzili taką akcję nie dla baz NATO, prawda, w Polsce, nie dla baz USA. No teraz jakby nie dali się zaprosić na tą walkę z tym szczytem i z militaryzmem NATO. Trochę mi to przypomina, z Hiszpanii był taki socjalista Alfonso Guerra i on był na czele ruchu przeciwko wstąpieniu Hiszpanii do NATO, a potem został sekretarzem generalnym NATO. Mam nadzieję, że analogie nie pójdzie tak dalej. Szanowni Państwo, zostało nam
Towarzyszki i towarzysze, przepraszam. Zostało nam niewiele czasu, ale są głosy z sali. Proponuję, Akasan. Coś mnie trzyma. Czego się damy? Spróbujmy z tym drugim. Ja tak chciałam krótko powiedzieć, że za mało chyba było w tym panelu mowy o solidarności pracowniczej i o takim też ludzkim aspekcie tej solidarności. Jeśli rozmawiamy o przyszłości lewicy, to lewica nie ma żadnej przyszłości, jeśli pracownicy nie odzyskają tożsamości swojej jako pracowników, nie będą się identyfikowali z tą swoją tożsamością. To jest tak, że nasza walka o przetrwanie, nasza walka o byt jest jednak walką z kapitałem i też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie powiemy tego wprost, jeżeli będziemy mówić tylko o idealnym świecie, o idealnym państwie, które tutaj świetnie podzieli różne środki, to tak naprawdę nie doprowadzimy w ogóle do tej sytuacji, w której tak się stanie. Musimy mieć jednak tego, musimy mówić jasno, że to jest wróg i wtedy ludzie będą się wokół tej walki jakby skupiać. Jeśli chodzi o ludzi niezamożnych i o to, czy dlaczego oni są skłonni jakby iść w kierunku faszyzmu, czy takich tego typu haseł, no to chodzi o to, że bieda to nie jest tylko brak dóbr materialnych, tak? Bieda to jest pewien stan psychiczny, to jest upokorzenie, to jest utrata możliwości jasnego myślenia o świecie, to jest utrata możliwości tak naprawdę widzenia, prawda, kto tutaj jest wrogiem, z czym należy walczyć, a kto tym wrogiem nie jest, gdzie są tematy zastępcze i dlatego niestety właśnie bieda jest podatna na bycie, na wchodzenie w jakieś takie narracje antyislamskie, na przyjmowanie tego i tak dalej. I ruch lokatorski też jakby no, jest takim, to, że ludzie odzyskują tożsamość jako lokatorzy, to jest dopiero pierwszy etap tej walki, że w ogóle jednak czują, że potrzebują być ze sobą razem z powodu jakiegoś interesu, który ich łączy, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli nie odzyskają świadomości, że najpierw byli pracownikami, którzy zostali skrzywdzeni, którym nie wypłacono odpowiednich pieniędzy i że dlatego znajdują się w takiej sytuacji, że nie mają gdzie mieszkać, to po prostu lewica nigdzie dalej nie ruszy, nikt nie będzie też na lewicę głosował, jeżeli nie zrozumiemy, że jesteśmy pracownikami i że walczymy właśnie z dużym kapitałem. Dziękuję. Ja bardzo chciałabym podziękować panu ministrom i panu ministrom za tę dyskusję, która była ciekawa i wbrew pozorom bardzo budująca. I pozwolę sobie odnieść się do komentarza pana Macieja dotyczącego współpracy Razem, a Związku Zawodowego w Wałbrzychu. Pozwolę sobie odnieść, bo bardzo nie lubię, jak ktoś publicznie nie szanuje czyjejś pracy, czyjegoś wkładu. Ja jestem członkinią partii Razem. W tamtym roku działałam na Dolnym Śląsku. I były dwie rzeczy, o które nas Związek Zawodowy poprosił. O ekspozycję medialną i dlatego Adrian przyjechał na 10-minutową konferencję, co pozwoliło nam się przebić z tym tematem, związkowi zawodowym się pozwoliło przebić z tym tematem do mediów lokalnych, ale do ogólnych. Ale mówiło działaczek związkowych wtedy w tych mediach czy nie? Bo to jest oczywiście, oczywiście to była wspólna konferencja. To nie wyszedł tylko Adrian, to była nasza wspólna konferencja i z pracownikami, ze związkiem i była głównie o sytuacji w fabryce. Dzięki temu na przykład powstał reportaż w dużym formacie na temat tego. Druga rzecz, o którą nas poprosili, to ten plik Word, to były ulotki, które nasi graficy robili. Ulotki zapraszające pracowników do związków. Ulotki o prawach pracy. Dziękuję. Chciałbym odnieść króciutko. Porozmawiałem z przewodniczącym Zarządu Krajowego OPZ Konfederacja Pracy, który spotykał się z przewodniczącym związków w Toyocie i raczej związkowcy mieli pretensje, że jednak Razem uważa, że to jest ich sukces, a tak naprawdę, no tak jak koleżanka właśnie przyznała,
to jest bardzo, to jest nic właściwie. Zrobienie pracy związkowej. Okej, okay, nie, nie, pracy, to jest kwestia, której już teraz nie rozstrzygniemy. Praca na rok, a, czy na dwa lata, a nie na 10 minut konferencji i pół godziny pracy w Wordzie. Dziękuję. Proszę. Jeśli nie udało, to by nie było. To proszę ten, tak? Okay. Dzień dobry, nazywam się Filip Stańczyk. Chciałem odnieść się do tego, co Państwo mówili, trochę z perspektywy socjologiczno-politologicznej. Na początku, pan bliżej? Tak. Na początku chciałem powiedzieć o tym, że strasznie byłem zawiedziony tym, że usłyszałem, że nie ma, czy tam podział na lewicę i prawicę obecnie zanika, ponieważ to jest taki medialny frazes, który mnie straszliwie denerwuje. Otóż to, że obecnie w Polsce rządzą dwie partie, które nie są ani lewicowe, ani prawicowe, tylko populistyczne, to nie znaczy, że podział na lewicę i prawicę zanika. Musimy sobie najpierw powiedzieć, czym jest lewica i prawica. Otóż jest to coś, co definiuje podejście partii do kwestii ekonomicznych. Prawica wolny rynek, lewica sterowanie dystrybucją dóbr, to jest podstawa. I lewica może być konserwatywna i liberalna, progresywna, zależy jak to nazwiemy. Tak samo prawica może być konserwatywna i liberalna, chociaż oczywiście bardziej popularna jest obecnie na świecie lewica liberalna i prawica konserwatywna. Ale to tylko tak kwestia nomenklatury. Natomiast chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa, kwestia medialna. To rzeczywiście jest bardzo ważna sprawa, ponieważ żadne duże media w Polsce nie są lewicowe i to, że będziemy na przykład pokazywać, to się nie dzieje, ale nawet jeżeli będziemy pokazywać w TVN-ie blokady eksmisji, to jeszcze nie znaczy, że dzięki temu lewica zyska punkty w wyborach, dlatego że ważne jest też to, jak będzie pokazywane to, co robi lewica i jak będzie traktowana po prostu w tych mediach. Tutaj chciałbym odnieść się też anegdotycznie do pewnej sytuacji, która miała miejsce bodajże około 2 lata temu albo 1,5 roku temu. Proszę się pani Justyno nie obrazić, ale to jest kwestia związana z programem Taki Jest, w którym wystąpiła pani z Ireneuszem Krzemińskim, profesorem Ireneuszem Krzemińskim, który jest socjologiem i który opowiadał tam takie bzdury, zachowywał się tak bezczelnie, że ciężko było mi przed telewizorem wytrzymać. I pani była taka bardzo pasywna w tej dyskusji i wypowiadała się głównie w oparciu o statystyki. Ja to oczywiście jako człowiek związany z nauką bardzo szanuję, natomiast uważam, że lewica powinna nabrać trochę odwagi i bezczelności w odpowiedzi na takie hasła i gdybym miał pani PR-owo doradzić coś w tej dyskusji, to zachowałbym się podobnie jak on, po prostu miażdżąc tego człowieka, mówiąc, odnosząc się jakby tym samym tonem, do którego się odnosił. Dobra, więc ja bym powiedziała tyle, że po pierwsze jesteś jedyną osobą, która mi powiedziała, że byłam zachowawcza, ponieważ miałam głębokie przekonanie, że wręcz dokuczano mi, że byłam bezczelna i że to jest starszy pan i że jak tak można i coś tam, i że w ogóle przyszłam do dziecka, w którym to skandal. Natomiast oczywiście, natomiast jeżeli on mi mówi, że jestem gówniana, to ja mu nie mogę powiedzieć, że on jest staruchem, bo to naprawdę się zawsze. Nie uważam, że to było dobre też. Natomiast ja bym się chciała jeszcze odnieść, bo też Agata mówiła do mnie, zwłaszcza tej pierwszej kwestii dotyczącej ubóstwa i rasizmu, powiązania ubóstwa z rasizmem. Znaczy zwróćmy uwagę na to, że największy wzrost nastrojów rasistowskich, antyislamskich i takich naprawdę, no za idący za tym antysemityzm, jakby cała ta ksenofobia, urosła w ciągu ostatnich 2 lat. To nie jest tak, że w ciągu ostatnich 2 lat warunki bytowe polskich gospodarstw domowych się pogorszyły, wręcz przeciwnie, wszedł bardzo duży transfer socjalny, podniesiono pracę minimalną i tak dalej. Tak? To znaczy, że mam przekonanie, że o ile zasadniczo ubóstwo przyczynia się w dłuższej perspektywie, może się przyczyniać do tego, że szuka się wroga nie tam, gdzie on jest. Natomiast uważam, że obecna histeria antyislamska w Polsce nie jest wynikiem warunków bytowych bezpośrednio, jest wynikiem zorganizowanej, przemyślanej kampanii wspartej bardzo dużym kapitałem. Dzięki. To ile ubogich osób bierze udział w kampanii przeciwko rasizmowi? Bo ja nie widziałam ani jednej. No ja już jestem bezrobotna i biorę. Dobra, no przecież masz kapitał kulturowy, już nie żartuj. Okej. Teraz ja zabiorę głos. Magda, Federacja Anarchistyczna.
Chciałam się odnieść do kwestii języka, bo mam wrażenie, że to nie do końca wybrzmiało w dyskusji, a mianowicie mamy okazję obserwować w różnych sytuacjach to, że ludzie najczęściej wybierają osoby, które są podobne do nich samych i to jest fenomen Janusza Dzięcioła w Biberderze, ale też fenomen Andrzeja Lepera. I jeżeli mówimy o podejmowaniu narracji czyjejś, to dla mnie to jest trochę nieszczere. To znaczy ja odczytałam tę dyskusję w ten sposób, że anarchizm niejako wymyka się tutaj temu, czego chcą od nas nieco dyskutanci, poprzez to, że my jakby nie przyjmujemy czyjejś narracji, tylko jakby budujemy narrację wspólnie z tymi osobami. I pojawiła się taki postulat takiej oferty uniwersalnej. Nie ma bardziej uniwersalnej oferty niż ta, która budowana jest sama przez ten lud i przez masy. Chciałam dodać też, że różne zmiany, takie jak 8-godzinny dzień pracy, nie wzięły się znikąd i wzięły się stąd, że ludzie o to walczyli, a to, że później ktoś wygrał jakieś wybory, to była wisienka na torciku i tort można jeść też bez tej wisienki. I chciałam też powiedzieć, jakby odpowiedzieć niejako na to główne pytanie tej debaty, tak we własnym zakresie, czy lewica w Polsce ma przyszłość. No, moim zdaniem lewica w Polsce nie ma przyszłości, jeśli nie będziemy budować struktur i instytucji, a często spotykamy się z tym, zwłaszcza anarchiści, że jesteśmy traktowani jako taki organ, który buduje jakieś instytucje, jakieś struktury, a następnie można je zagarnąć. I tak stało się w przypadku Low Cost Travel Group. Ja wtedy uczestniczyłam niejako w tych wydarzeniach jako przedstawicielka inicjatywy pracowniczej. Była taka sytuacja, że przyszliśmy, tam był lockout, przyszliśmy pod Błękitek rozmawiać z zwolnionymi pracownikami. Krzysiek rozmawiał z nimi, stał na takim podwyższeniu, fantastyczna medialna scena. Partia Razem udzieliła na naszym tle wywiadu do mediów. Następnie przez bardzo długi czas przepychaliśmy się o to, kto będzie pomagał tym pracownikom. My chcieliśmy założyć związek zawodowy. Natalia Legoń, która była też pracowniczką Low Cost Travel Group, chciałam zadać jej to pytanie wczoraj, ale nie udało mi się dojechać. Zadziałała tak, żeby nie udało nam się kontaktować z pracownikami. I niestety Kraków jest mały. To jest poważny zarzut, nie wiem, czy Natalia będzie chciała się odnieść. Kraków jest mały, w tej chwili jedna ze zwolnionych pracownic pracuje z naszym kolegą. Powiedziała, że do tej pory nie odzyskali ani świadectw pracy, nie dostali ani żadnych pieniędzy z funduszu świadczeń gwarantowanych. Więc myślę, że mogłoby o tym porozmawiać. Dziękuję. Okej, to ja się szybko odniosę. Nie utrudniałam żadnego kontaktu z inicjatywą pracowniczą, wręcz przeciwnie. Zachęcałam bardzo moich kolegów, koleżanki z pracy do tego, żeby się z inicjatywą kontaktowali i tam szukali pomocy. Jeśli chodzi o efekty pracy, to otrzymaliśmy świadectwo pracy. Problem jest taki tylko, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznaje, że byliśmy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce, w związku z czym będziemy czekać na wyrok Sądu Pracy, który będzie uznawał nasze zatrudnienie w Polsce. Ja jeszcze sekundkę, Maria Świetlik. Rzecz wywołuje, ale... Ja chciałam to troszeczkę jeszcze do sprawy języka wrócić. Oczywiście też nie przeceniając w ogóle znaczenia języka. Znaczy też, żebyśmy się nie fiksowali na tym, że bez języka to nie damy rady. No ale na pewno warto mieć refleksję nad tym, jak mówimy. I też tak chciałam ośmielić innego tego języka antykapitalistycznego, bo dla mnie na przykład wniosek z czarnego protestu, ale też z tego, czym się zajmuję od 3 lat, czyli debaty, czyli kampanii przeciwko umowom o wolnym handlu, inwestycjach oraz systemowi arbitrażnym inwestor przeciw państwu, no, sami słyszycie, że to brzmi mega trudno. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby rozmawiając z kimkolwiek, mając oczywiście więcej czasu niż 3 minuty, nie przekazać tej wiedzy, którą zdobyłam, nie dojść do porozumienia, żeby nie okazało się, że absolutnie jest to przyswajane. Znaczy, bardzo wyczułam takie po prostu myślenie, że lud tego nie zrozumie, bo to jest zbyt skomplikowane. Jeśli jest zbyt skomplikowane, to jest nasza ciężka praca, żeby to przede wszystkim dobrze zrozumieć. Jeśli my dobrze rozumiemy te mechanizmy, na przykład mechanizmy międzynarodowego kapitalizmu, to nie widzę żadnego problemu, żebyśmy nie umieli o tym opowiedzieć prostym językiem. I jakby rozumiem, że hasło antykapitalizm jest mało obecny w debacie, więc nie bardzo wiadomo, co ono obejmuje, ale chciałabym tutaj zachęcić przynajmniej, żeby używać słowa kapitalizm. Bo też przesłuchiwałam się tej wielogodzinnej debacie, to słowo padło raz, tak? Znaczy był jeden malutki wątek i uważam, że to jest duży problem. Duży problem generalnie wystąpień lewicowych w szerokiej debacie medialnej, że unikamy pojęcia kapitalizm i
potem rzeczywiście trudno nam opowiedzieć o tym państwie, którego chcemy, jeśli oferujemy tylko małą korektę. Szanowni Państwo, jestem bezwzględnym prowadzącym panele. Wszystkie rozmowy już przenosimy do kuluarów. Dziękuję Państwu bardzo. To była... Niestety, nie mogę. Zgodnią nas terminy... Dziewczyna weszła przed... Ryszard, tutaj musi być. Jedno zdanie. Dziewczyna weszła... Słuchajcie, bo tutaj są jakby takie dwie konstatacje. I ja chcę powiedzieć, że rzucam takie wyzwanie, no, chyba Leśkowi Bugajowi, bo on stwierdził, że większość społeczeństwa na wprowadzeniu w Polsce kapitalizmu zyskała. Ja twierdzę, że większość straciła, a jeżeli odrodzi się ruch pracowniczy i ludzie pracy się upodmiotowią i zaczną te systemy zmieniać, ja będę miał rację, a ja mam nadzieję, że Ryszard Bugaj będzie trzymał kciuk. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę. Temat dzisiejszego spotkania był, czy lewica w Polsce ma przyszłość. To znaczy, że lewica w Polsce dzisiaj, po pierwsze, jak rozumiem, tą przy tej przyszłości za bardzo nie widzi. O tym dyskutujemy. Mało tego, dzisiaj jest nieobecna. Pytanie powstaje, to pierwsze pytanie, dlaczego ona dzisiaj jest nieobecna? Mówiliśmy o tym, że tę lewicowość odebrał PiS. Tak? W olbrzymim stopniu przejął część tego elektoratu. Państwo chcecie iść do wyborów, na przykład, żeby reprezentować lewicę, ale pytanie jest, z czym? Powinniście odebrać temu PiS-owi to, co zabrał wam. A co zabrał ten PiS wam? Moim zdaniem PiS zabrał wam, dzisiaj jest takie ładne słowo, które się nazywa narracją, ale to jest coś więcej znacznie, to jest taki kluczyk. Wspólnota. Moim zdaniem to jest słowo klucz, tak? PiS zagospodarował pojęcie i poczucie przede wszystkim wspólnoty. Lewica to pojęcie i poczucie zgubiła. PiS może nam się nie podobać, jak go nie zagospodarował, że zagospodarował je przede wszystkim we wspólnocie narodowej i że z tego zrobił wiodący projekt, ale też zagospodarował, obiecując i wprowadzając 500+, we wspólnocie tej najbliższej, wspólnocie rodzinnej, prawda? Więc zastanówmy się, jak to odebrać tym, którzy tę wspólnotę kierują może nie na takie tory, jakie my byśmy chcieli zrobić. Wspólnota, to jest klucz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Anna Grodzka, Maciej Łaski, Marek Piekarski, Małgorzata Strach, Justyna Zawolińska, Krzysztof Kuchar. Oficjalnie kończę 11. Festiwal Nowego Obywatela przy Księgach Wniosków i Zażaleń w barze. Ja się do Ciebie zgłoszę, tylko piszę do tego.